Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. Aż trudno uwierzyć, że minęło zaledwie kilka dni. Zmiana, której jesteśmy zarówno świadkami, jak i uczestnikami, rozpoczęła się chwilę temu, a już stała się treścią naszej nowej rzeczywistości. Dwa dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, w sobotę, siedziałem w domu, czytając i oglądając doniesienia z Ukrainy. Oswajałem się z informacjami o bombardowaniach i o uchodźcach, którzy tłumnie ruszyli na zachód, jak najdalej od agresora. Wielu z nich skierowało się do Polski, przez co na przejściach granicznych stworzyły się wielokilometrowe kolejki. Niemal od początku mojej zawodowej drogi zdecydowanie najbardziej interesowały mnie zjawiska rozłożone w czasie, wielowymiarowe procesy, które mają wpływ na ludzi i regiony. Było jasne, że wydarzenia na granicy są początkiem takiego właśnie procesu, a ja chciałem być świadkiem jego narodzin. Wiedziałem też, że niezbędni są tu przewodnicy, osoby, które poprzez miejsce zamieszkania oraz spojrzenie na życie będą tak blisko tego, co się dzieje, jak to tylko możliwe. Agnieszka i Filip Paskowie mieszkają we wsi Mokre. To, jak sami mówią, pogranicze Bieszczad i Beskidu Niskiego. 40 km na wschód od nich znajduje się polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku, koło Ustrzyk Dolnych. Obok wyremontowanego przez nich starego domu Agnieszka i Filip postawili pracownię kowalstwa z zacięciem artystycznym o nazwie Kuźnia Skarbów. Agnieszka jest kowalem z wykształcenia. Nie lubi słowa kowalka. Mają czwórkę dzieci, trzy psy oraz dwa szczury hodowlane, które szczególnie przypadły mi do gustu. Ci, którzy dobrze ich znają, wiedzą, że Agnieszka i Filip od dawna angażują się w inicjatywy społeczne i kiedy trzeba pomóc, są pierwsi do działania. Poza tym to słuchacze i patroni Brzmienia Świata. Dzięki ich gościnności i otwartości miałem zapewnioną bazę wypadową oraz miejsce do pracy. Ten odcinek jest wyjątkowy. Jest zarówno kroniką wydarzeń, jak i opowieścią o ludziach po obu stronach granicy. Jest niedziela, 27 lutego 2022 roku. Z Warszawy wyjeżdżam przed świtem, żeby we wsi Mokre być jak najwcześniej. Na przejście graniczne ruszam z Agnieszką. Na miejscu mamy spotkać się z Filipem, który znowu jest przy granicy w Krościenku, próbując zorientować się w rozwoju wydarzeń. Zależy mu na zrozumieniu tego, co się dzieje. Mam taką samą intencję. Będziesz zamykał samochód? Tak, zamykam samochód. Po prostu, bo nie będę tego nosić. Cześć. Hej. Jaka sytuacja? Sytuacja jest taka, no jakby trochę to bez sensu to wszystko po prostu działa pod tym kątem, że z tego co wiemy przynajmniej, takie są informacje, wiesz, nie mogę tego potwierdzić na 100%, musielibyśmy tam pójść. Czy w ogóle brak informacji jest? Znaczy, nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie granicy, bezpośrednio za polską granicą. Wiemy od ludzi, którzy przechodzą, to były informacje z wczoraj, które ja miałem, że jest bardzo kiepsko, Dzisiaj dowiedziałem się, że jakaś zupa tam była wydawana, potem już jej nie było, natomiast moglibyśmy zrobić bardzo, bardzo dużo więcej, gdyby został udrożniony kanał dla organizacji humanitarnych, żeby tam można było po prostu pojechać, nie wiem, z ekipą wolontariuszy młodych, tak, 8 godzin pracować, zawieźć to, co potrzeba, typu takie proste różne rzeczy, co kilka kilometrów się ustawić, zawieźć tojki na przykład, bo na tej granicy tam jest problem ogromny z toaletą i wrócić za 8 godzin, żeby było udrożnione przejście powrotu. Natomiast teraz jest tak, że gdyby ktoś tak chciał zrobić, na przykład my teraz, możemy zapakować busa pełnego herbaty gorącej i tam wjechać. Wjedziemy, ale czeka nas powrót kilka dni.
Do tego byśmy się jeszcze dołożyli do tego, że ten kryzys tam na miejscu byłby jeszcze większy, znaczy zwiększylibyśmy kolejkę oczywiście, przy okazji. Oczywiście, tak, oczywiście. Z Sanoka do mnie piszą, co chwilę dzwonią, że już tam zebrali pieniądze. Martyna całego busa zebrała z rzeczami, z kubkami właśnie jednorazowymi, rzeczami dla dzieci. I wszyscy chcą tam jechać, chcą pomagać, ale jakby no, to jest po prostu no, niemożliwe. I to znaczy, jest stara sytuacja. Podjeżdża bus i oni nie wiedzą, co mają zrobić. Nie ma tego kontaktu, kupę zamieszania, które... Czyli głuchy telefon cały czas. Tak. Myślę, że fajnie by było, gdyby jednak był udrożniony, konkretny tunel taki, po prostu korytarz humanitarny, żeby organizacje pozarządowe, pomagające, nie wiem, wiozące jakieś rzeczy, mogły wjechać szybko i wyjechać. Po prostu. Polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku, niedaleko Ustrzyk Dolnych. Parking zastawiony dokumentnie. Trochę ludzi przechodzi, niektórzy mówią po rosyjsku lub ukraińsku. Mnóstwo Polaków, mnóstwo chętnych osób ze strony Polski, które chcą pomóc, ale nie jest łatwo. Brakuje informacji, brakuje wskazówek, brakuje koordynacji. Z daleka wita nas terkot generatora prądu. Ten dźwięk będzie towarzyszył mi przez kolejne dni. Początkowo drażni i przeszkadza, potem staje się częścią tła. Wchodzimy w dużą grupę ludzi patrzących na wschód, gdy podchodzi do nas kolorowo ubrany człowiek. Potem dowiemy się, że ma na imię Tomasz i jest kierowcą busa. Jednego z wielu, które przyjechały na granicę, by bezpłatnie przewozić uchodźców. Wiesz co, powiem? Co? Mogą ludzi bez tego, z kolei. Tak? Na dwa busy ten jeden przyjechał, cały bus załadowany i mój drugi bus jedzie. O kurczę, to jedzie, super. 12 osób jedzie, nie mam 6 miejsc. A jak to się to zrobi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz, ten odleku, co to ogarnią, tutaj no ja jakiś wiem. Miejscowy ogarną, jeżdżą teraz na dwa busy, będą do wieczora jeździć. Tylko ich wyłapywać. Przyspieszają jakoś, no, bo oni jadą od razu. No ja wiem. Czyli polskie samochody biorą Ukraińców stamtąd, tak? Z kolejki wciągają. Jak nie mam pojęcia, mają ugadane. Ja też mogę wozić jakby co. No właśnie, nie? Tylko czy teraz się spytam. Tak? Mam już co moje auto. Pika. Tej dysy też. No i tak ci włożę, ile wejdzie. Tyle. Jak masz paszport, to pojedziesz za mną i za Łukaszem i ja powiem, już to przepcham, tak? To będziemy mogli chwilę na tej, będziemy faktycznie w stanie zobaczyć, co tam się dzieje wtedy. Tak, tam jest wszystko, tam jest tragedia. Wolałbym ci nie mówić, bo ja już tam to, co zobaczyłem, to... To ja idę po moje auto. Dobrze, dobrze. Jedziemy po twoim, nie, pojedziemy po moje auto. No to twoje będzie większe, nie? Dobra, bierzemy jakieś rzeczy, żeby zawieźć. Wyciągniemy rzeczy z samochodu, nie? Dobra. Dobra, to ładujemy rzeczy i jedziemy. Mam trochę kocy, jakieś innych rzeczy. To, co jest na wierzchu, to są rzeczy Agnieszki, które ona wsadziła od was. Od spodu, tak? To? Wodę? Tam bierzemy, czy co? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, co tam jest potrzebne. Ale te koce, poczekaj, gdzie te koce są? Tu głębiej, to. Całe to pudło to są koce. A tam po lewej są jednorazowe naczynia, mleko w proszku i tak dalej. To już możemy chyba... Wyciągniesz? Chyba wyciągnąć. Dobra. Dobra. Jedziemy teraz z Filipem i jego busem. Bus jest pusty, to znaczy jesteśmy my dwaj i z tyłu w bagażniku trochę rzeczy do przekazania Ukraińcom po stronie ukraińskiej. Dostaliśmy bardzo nieoficjalną, powiedziałbym nawet szemraną informację od jednego człowieka tuż przy samej granicy, że da się jednak wjechać i szybko wyjechać, wywożąc stamtąd Ukraińców, przy ominięciu tej potwornej kolejki, która jest na granicy. I co jest najważniejsze dla nas w tej chwili, to żeby sprawdzić na własne oczy, co tam się dzieje i żeby w ten sposób też ocenić sytuację i móc ewentualnie działać dalej. Chwilę wcześniej na parkingu podchodzi do nas trójka zaniepokojonych ludzi. Mówią, że 20 km od granicy, po ukraińskiej stronie, utknęła grupa, w której jest dziecko z poważną niepełnosprawnością i słabym zdrowiem. Jego ojciec przebywa w Polsce, ale nie ma go jeszcze w Krościenku. Pytają, czy możemy pomóc wydostać dziecko z kolejki i dowieźć na polską stronę. Filip ma nadzieję, że tak. Po wymianie numerów telefonów dojeżdżamy pod graniczne szlabany, wypatrując człowieka, za którym mieliśmy jechać. Jednak nigdzie go nie ma. Od Tomasza dowiadujemy się, że dwa busy, do których mieliśmy dołączyć, już pojechały. Ja się dowiem, jak to w ogóle działa. Nie, to jest
Na czym polega cały plan? Ja sam nie wiem. Ważne, że jest. Nie mam pojęcia. Słuchaj, tam spotkaliśmy ludzi, którzy mają po dziecko niepełnosprawne. Wiem, więc to musiał... jest gdzieś 20 km dalej. Kto załatwił? Przemek ma. Przemek załatwił z telikami, jak to więcej. Przemek ma o tego kierowcy. Od tego Łukasza. Ten Łukasz ciągle z nami jeździ? On nie przyjechał teraz. Łukasz pojechał na ten. Bo chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę, my chcemy też tam zobaczyć, zobaczyć, wiesz, tak naprawdę jak możemy potem pomóc. Jak przyjadą tam dwa nasze busy, to jest bardzo istotne dla nas, wiesz, informacyjnie. Oni już mają przepustki, to tak samo ten powiedział o nas. Łukasz pojechał na kiju zamiast Władka naszego. A na kiju Władka pojechał Władek strzelać, nie? Usiąść tak, przyznał, że był w Afganistanie, jakby młody, ma cztery karabiny. Cztery karabiny ma i ma 60 lat i chce walczyć, więc wzięliśmy go ze Szczecina i go tutaj... Polak czy Ukrainiec? Ukrainiec. 3 lata mieszka w Polsce, nie? No ja wiem, że chłopaki też, wiesz co, myśmy mieli taką historię, że też organizowaliśmy auto dla kilku chłopaków, też trzeciej walczyli w Afganistanie gdzieś, Ukraińców, którzy tirami jeździli i teraz szukali auta taniego auta w Polsce, żeby szybko kupić i szybko śmigać tam, nie? Słuchajcie, czy wiecie, ile już tych transportów było w jedną i w drugą stronę, tak mniej więcej? Był jeden transport, ale z dwa busy. Dwa busy po 12 osób, nie? Jako jeden transport, rozumiesz? Wiesz, ale ja mogę ale tam teraz już będzie sprawniej, bo tam został chłopak i już robią, nawet celnicy robią jakby selekcję, że dzieci, kobiety. Okay. I już nie trzeba pewnych rzeczy dwa razy tłumaczyć i tak dalej. To jest jakiś system, to powoli powstaje, tak? Zaczyna to, tak, tak. 24 osoby przyjechały, no i Przemek pojechał dalej, nie? Na dwa busy, więc... To jest tak, że oni tam jadą na miejscu, wyłapują tych, którzy najszybciej potrzebują przejść granicę i zabierają ze sobą. Tak. My jesteśmy ze Szczecina, przyjechaliśmy tutaj 30 busami. I teraz te busy poszczególne, niektóre są po innych granicach już porozrzucane, a te, które są tutaj w okolicy, to zabierają te rodziny stąd, co my przewieziemy przez granicę i wywozimy do szkoły. I tam następuje taki podział. Do szkoły tutaj na miejscu. Tutaj, do szkoły. I tam następuje podział. Które dzieci chcą jechać, rodziny do Warszawy, które chcą jechać do Poznania i my wracając na Szczecin zawozimy je, nie? To nie jest kłopot, czy my pojedziemy przez Wrocław, czy Warszawę, czy Poznań i takich dostarczymy tam, nie? Mówicie, że 30 busów, znaczy macie jakąś organizację. Miałem powiedzieć ciekawostkę, bo wyszedł pomysł. Wyszedł pomysł w piątek, wpadliśmy na taki pomysł, żeby pojechać tak dalej. Z drugiej strony był jeden bus, max dwa, bo dwa twój busy, też był. Dwa busy były w piątek. A w sobotę wieczorem. O godzinie 12 już było 30. Zrobiliśmy zbiórkę w Szczecinie. Pospolite ruszenie, rozumiem. Pospolite ruszenie. Wiedziałem, że Polacy busy, mają dobre serce, ale nie lekcji, które pojadą teraz już, akurat te busy wjechały na z tymi lekami z aptek i to jedzie do Kijowa bezpośrednio na tam dla żołnierzy, dla armii, nie? Ja wiedziałem, że Polacy mają dobre serce, ale nie wiedziałem, że aż tak, nie? To co widziałem w sobotę, tą zbiórkę, no to serce się raduje, nie? Także... W parkingu, trawniki, słuchaj, wszelkiego w hotelikach, rodzaju... W pampersach, w kocach, wyżywienie, no wszystko, tak. Wszystko. Ale wiesz, to będzie to kopa, czy ja mogę zabrać? Czy tak zrobić? Skąd jesteście? Skąd przyjechaliście? A, my przyjechali z Ukrainy, z miasta Rівно. Під сирени збирали речі з дітками, маленькими цілий автобус, дзеці. Спали на підлозі. Але ми дуже хочемо подякувати Польщі, нашій дружній країні, тому що ми не очікували, а що ви настільки нас любите і настільки нам допомагаєте. Тому що починаючи від гарбатки, і закінчуючи цим пледами, якби не пледи, ми просто б замерли. Ми вам дуже дякуємо, ми дуже любимо. І слава Україні, ми віримо, що ми переможемо. Дякую. Всього доброго. Ten charakterystyczny dźwięk to generator prądu. Nie wiem, prawdę mówiąc, co zasila, ale to, co widzę, to jest wiele stworzonych, zaimprowizowanych stołów, na których leży jedzenie. Bułki popakowane chyba już w formie kanapek, ciastka, pomarańczy, cukier, soki, znowu kanapki, zupki błyskawiczne do szybkiego przygotowania, batony, woda, dużo wody. Ciepła herbata, jest też stanowisko z ciepłą herbatą. A skąd jesteście? Z Krakowa. To czekać, jak będzie ktoś, komu się przyda pomoc. Ale wszyscy są po drugiej stronie. Niestety. A jakie macie plany, jeżeli ktoś się znajdzie?
Mamy nocleg dla 3 osób, zabieramy do Krakowa. U siebie? U znajomych. Zabieramy do Krakowa, to jest dość bogata rodzina, więc na pewno będą mieli wygodnie. Przekąski mamy w aucie, jakieś zabawki dla dzieci, żeby się czymś zajęły. Każdy pomaga jak może. Co jest napisane na kartce? Tutaj jest napisane, że mamy bezpłatną pomoc dla najchętniej matki z 2 dzieci, dla 3 osób. Za darmo, podkreślone chyba kilkanaście razy, bo słyszeliśmy, że właśnie jest problem tego typu, że ludzie nie wierzą, boją się, że będą nacięci. Że dowiedzie się ich na sam koniec drogi i płaccie 1000 zł na przykład. No i tutaj mamy też informacje o tych przekąskach, o jedzeniu. To po ukraińsku widzę. Tak, kolega tłumaczył. Byliście w tym ośrodku i nie ma tam osób chętnych? Nikogo nie było. Ale pusty był całkiem, tak? Było 20 osób, które miały już podwózkę, a tak poza tym była pustka. Okej, no bo właśnie ja wczoraj pytałam też, właśnie szukaliśmy kogoś, żeby zabrać do nas, bo jeszcze mamy już przygotowane noclegi w zasadzie od początku, jak to się zaczęło. I właśnie powiedzieli nam, że to bardzo miło, ale że wszyscy idą do ośrodka i potem oni z tego ośrodka gdzieś tam dalej idą, a większość ludzi ma pozałatwiane, bo dopiero ci, którzy nie będą mieli, to dopiero tu idą. Bo na razie idą najbogaci, ci, którzy tam, wiesz, mieli możliwości albo mieli blisko, nie? A tak naprawdę ci tacy bardzo potrzebujący to prawdopodobnie tam zostali i mają duże problemy, żeby się wydostać. Też część ludzi pociągiem jeździło, wiem, że tam są problemy z dojazdem z Kijowa, bo koleżanka tam jedzie i no, liczymy na to, że wiesz, dotrą. Nie? Mija godzina. Może 2. Czekamy wciąż na 2 busy, których kierowcy mają podobno znać tajemnicę szybkiego poruszania się między Polską a Ukrainą. Sprawdzam na telefonie doniesienia z kraju. Wszędzie mowa jest o kryzysie humanitarnym i rosnących kolejkach uchodźców, których liczba przekroczyła już 500 000 ludzi. Media ostrzegają przed fake newsami, przed doniesieniami, które nie mają oparcia w rzeczywistości. Słuchacze Brzmienia Świata wiedzą już, że jestem przy granicy. Przez Facebook i Instagram dostaję tyle ofert pomocy z całego kraju, że nie jestem w stanie na wszystkie odpowiadać. Przychodzi też mail od Polaka, który znajduje się w grupie uchodźców koło Krościenka po stronie ukraińskiej. Jestem tu od prawie 2 dób. Sytuacja jest ciężka. Po drodze w sklepach brakuje już jedzenia. Okoliczni mieszkańcy dają ciepłą wodę do herbaty czy kawy. Masa ludzi idzie pieszo, dzieci i kobiety. Tempo przemieszczania jest fatalne. 1 kilometr samochodem pokonujemy w 3-4 godziny. Jestem blisko przejścia, ale za nami jest olbrzymia kolejka samochodów. Teraz pojawiły się pierwsze busy z pomocą. Wodą, herbatą i papierem toaletowym. Na szczęście jest spokojnie. Jest dużo straży granicznej i cywilnych milicji. Jest taka książka. Jej tytuł to Potęga checklisty. Jak zrobić coś lepiej? Jej autor, dr Atul Gawande, jest chirurgiem. W książce przekonuje, że rozwiązanie bardzo skomplikowanych problemów, nie tylko medycznych, wymaga specyficznego działania. Analizuje to na przykładach i przywołuje choćby huragan Katrina, który spustoszył Nowy Orlean. Gawande pisze tak. Prawdziwa lekcja płynąca z tej katastrofy polega na tym, że w bardzo złożonych sytuacjach, nacechowanych nieprzewidywalnością, w których wiedza przekracza zdolności pojmowania pojedynczych ludzi, próby dyktowania każdego kroku przez centrum są skazane na niepowodzenie. Ludzie potrzebują swobody działania, by właściwie reagować na zmieniające się okoliczności. Nie mogą jednak odnieść sukcesu w odosobnieniu, jako jednostki, bo to prowadzi do anarchii. Potrzebują pozornie sprzecznego połączenia – swobody, koordynacji działań oraz mierzenia postępów na drodze ku wspólnym celom. Mam wrażenie, że będąc na granicy w Krościenku, stałem się właśnie bohaterem książki Atula Gawande. Zaraz, czekajcie, do jutra. Wasza mama dzwoni. Ja busa, to 21 wczoraj jeszcze nie zgasiłem chyba, nie? No to 12 godzin jechaliśmy, tak? Ze Szczecina. Poszliśmy do hotelu na chwilę, no to żeśmy zgasili na 15 minut i przyjechaliśmy tu i ciągle jeździ. No stop. Ale powiedz, jak się wkręciliście, powiedzmy, w ten taki system trochę poza? Tutaj forum, obdzwonienie różnych ludzi, przez wszystkich naszych znajomych. Przez telefon w ogóle coś ciężko załatwić. Spotkaliśmy się z jakimś chłopakiem, co mieszka tu niedaleko. 5 km stąd, okay, powiedział, on powiedział, że ma wszystko obcykane, on dzisiaj w nocy 6 razy był na Ukrainie, wrócił 6 razy bez kolejki. I mówi, że wszystko zaraz pozałatwia, ma obcykanych pograniczników i że możemy jechać z nimi, nam pokaże co i jak.
Za darmo! Zapraszamy! Do Tarnowa, komu do Tarnowa trzeba jechać? Chodźcie do nas, podwieziemy, a pociągi są za darmo! Chodźcie! Za darmo! Do domu, mojego! Wśród ludzi, którzy właśnie przekroczyli granicę, zauważam 6 sympatycznych chłopaków o bujnych czuprynach. To studenci z Jemenu. Na głowach kaptury, obok stoją walizki na kółkach, przez które przewieszone są koce. Piją herbatę, którą dostali od wolontariuszy. Jemeńczycy uśmiechają się, próbując żartować. Pytam, co widzieli na Ukrainie. We came from Kharkiv, Kharkiv and Kyiv. The situation there very, very bad. You just hide in the home. You can't. Przyjechaliśmy z Charkowa i Kijowa. Sytuacja jest bardzo zła. Chowasz się w domu. Nie możesz niczego kupić w sklepie spożywczym, ponieważ wszystko zostało już sprzedane. Jest naprawdę źle. Do Lwowa przyjechaliśmy pociągiem, potem na granicę samochodem. Pociąg był całkowicie zapełniony. Tutaj ktoś zapewnił nas, że nas weźmie ze sobą i znajdzie miejsce, w którym możemy się zatrzymać. Mam nadzieję, że wszyscy modlą się teraz za Ukrainę. Chłopacy są w dobrych nastrojach. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnego dnia dowiem się, że mieli niebywałe szczęście. Na granicy w Krościenku spotkali polsko-jemeńską parę, która przyjechała pomagać. Małżeństwo zabrało studentów do siebie, oferując im dach nad głową i bezpieczeństwo. A my wciąż czekamy na powrót busów z Ukrainy. Podobno już wracają. Robi się ciemno. Razem z nami czekają inni, gotowi transportować ludzi. Sprawiają wrażenie zorganizowanych. I co dalej robicie z tymi ludźmi? Oni jadą do szkoły tutaj? Wychodzimy do szkoły? Tak, do tego punktu. I w międzyczasie logistycznie wysyłamy też, nie wiem, Warszawa, Poznań, to już zależy, kto dziejecie, nie? Teraz wysłaliśmy przed chwilą busa do Warszawy, Grodzisk i do Poznania też. Poszło trochę, bo zdjęcia wysyłali. Tak? Pewno. Proszę, jakie dziecko uśmiechnięte, szczęśliwe chwilowo. Widzę, że obok nas stoi 3 czarnoskórych mężczyzn owiniętych kocami. Na Ukrainie studiuje blisko 80 tysięcy obcokrajowców, z czego wielu pochodzi z Afryki i Indii. Oni również są uchodźcami. W polskim internecie pojawiają się już plotki, które stawiają afrykańskich studentów z Ukrainy w negatywnym świetle. Ignoruję je i rozmawiam z jednym z nich. Jest z Gwinei, w zachodniej Afryce. Today was very hard day, like... Ten dzień był bardzo trudny. Przyjechaliśmy samochodem o 5 rano, ale był wielki korek. Wszyscy chcieli ruszyć do przodu. Widziałem coś takiego pierwszy raz w życiu. Jestem bardzo zmęczony. Wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni. Byliśmy też głodni, ale teraz dostaliśmy jedzenie. Bardzo za to dziękujemy. Z Filipem zerkamy co chwilę na stronę ukraińską, wypatrując od dawna wyczekiwanych busów. Jest już zupełnie ciemno i robi się coraz zimniej. Informacje o tym, co się dzieje po drugiej stronie, są sprzeczne. Raz słyszymy, że jest fatalnie, innym razem, że sytuacja jest opanowana. Udziela się nam atmosfera niepewności. Siadamy w busie Filipa, żeby trochę się ogrzać. No i myślę sobie, że wiesz, z naszego punktu widzenia czasami jakby wyobrażamy sobie bardzo niestworzone różne rzeczy, nie? I faktycznie czasami to są mega niebezpieczne rzeczy, ale pamiętam właśnie jak rozpoczęła się ta wojna w Syrii, akurat wtedy byłem w Libanie, no wtedy mieliśmy akurat tam plany, że chcieliśmy coś tam pomóc, nie? To ostatecznie nie wyszło, ale byliśmy tam przez kilka dni i w szoku byłem dokumentnym, jak spotkałem takich fajnych chłopaków z Damaszku, z Syrii, którzy przeszli w czasie wojny nielegalnie granicę syryjsko-libańską tylko po to, żeby zagrać koncert metalowy. Nie, oni byli tak napaleni na to, oni mieli, nie wiem, tam po 16-17 lat, oczywiście z polskich kapel znali tam Behemota i Vader standardowo, ale no, było to niesamowite i oni też różnili się bardzo, nie? Tacy normalni, naturalni w porównaniu z tą całą elitą bejrucką, która wtedy tam była w centrum. Te dzieciaki, wiesz, z tych bogatych arabskich rodzin, które sobie tam studiowały, których jest pełno. I ci chłopacy, którzy byli pod supermarketem i pili piwo, ja się tam do nich przysiadłem, tak jakby u nas pod Biedronką. No, piękna rozmowa, nie? I ja wiedziałem, że jakby z naszego punktu widzenia człowiek siedzi tutaj, widzi wiadomości, widzi bomby wybuchające, ale jakby no wojna też nie często polega na tym, że to jest wszędzie linia frontu. To często są jednak miejsca, gdzie można bezpiecznie pojechać, można się z kimś tak naprawdę spotkać, można coś przewieźć.
I to nie chodzi o to, żeby ryzykować, ale jakby no ten obraz nie jest zawsze taki. Natomiast no była też tam taka jedna smutna rozmowa. Rozmawiałem z takimi dwoma chłopakami też innymi, Syryjczykami, też z Damaszku. Jeden był po szkole filmowej w Damaszku, drugi był po Akademii Sztuk Pięknych tam. No i rozmawialiśmy i ja mówię, zapytałem się go, czy teraz jak są tutaj w Libanie, to czy robi coś związanego z filmem, nie? I on mówi, że nie, i zaczął płakać i mówi, wiesz co, ja mówię, ja teraz telewizji nawet nie mogę oglądać, bo widziałem te wszystkie sceny i mówi, tak mi jest ciężko przejść na to, żeby teraz cokolwiek robić. Ten drugi akurat próbowali tam z tą ekipą w Libanie zrobić jakiś taki art klimat, żeby tam jakieś rzeźby robić, żeby coś, natomiast no przykre to strasznie było, nie? Przykre to było straszne. Filip, ale co ty tutaj robisz w ogóle na tej granicy polsko-ukraińskiej? Wiesz co, nie wiem tak naprawdę do końca, bo chciałem pomóc, chciałem tak naprawdę zobaczyć, co jakby można zrobić, bo mam wielu przyjaciół, czy z naszego tam Slot Art Festiwalu, czy z jakichś innych organizacji, którzy bardzo chcą pomagać. Ja tu byłem akurat blisko, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda tutaj na miejscu. Taki trochę, nie wiem, może wywiad jakby zrobić, jak jakieś prace można skoordynować, bo chyba sobie zdaję sprawę z tego, że i to jest chyba to, jakby czego mi brakuje tutaj, że fajnie, gdyby tutaj jakaś taka koordynacja trochę jednak bardziej była, bo dużo ludzi jest właśnie chętnych, żeby pomagać, natomiast czasami trzeba sprecyzować potrzeby, więc mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, jak to od tamtej strony wygląda. Mija kolejna godzina. Nic się nie zmieniło. Czekamy. Gdy stoimy z Filipem, wypatrując busów, podchodzi dwóch mężczyzn. Widzimy ich po raz pierwszy. Ten wysoki i tęższy, trochę przed 50, pyta po rosyjsku, czy będziemy jechać na drugą stronę. Taki mamy zamiar, więc odpowiadamy twierdząco. Mężczyzna bez ogródek pyta, czy przewieziemy amunicję. Sytuacja jest tak zaskakująca, że początkowo nie dociera do nas to, co właśnie usłyszeliśmy. Młodszy z nieznajomych mówi dobrze po polsku i rozwiewa nasze wątpliwości. Tak, chcą przewieźć amunicję. I nie tylko amunicję. Pokazują nam telefon, na którym widać wiadomość na WhatsAppie z listą potrzebnych rzeczy. Wiadomość przesłał im kolega walczący w jednym z ukraińskich batalionów. Patrzymy na siebie z Filipem. Pytamy, czy to legalne. Tak, oczywiście, legalne, mówią. W końcu odpowiadamy, że i tak nie mamy jak tam teraz przejechać, by móc potem szybko wrócić z powrotem i że gdybyśmy mieli pomoc w przekroczeniu granicy od strony ukraińskiej, byłoby łatwiej. W odpowiedzi na to tęższy z mężczyzn natychmiast sięga po telefon. Słuchaj, smatry, drużę, ja stoję tutaj z polskimi wolontorami, które tutaj... Z jego rozmowy wynika, że ma kogoś po stronie ukraińskiej. Słyszę, że przedstawia Filipa i mnie jako polskich wolontariuszy, którzy będą wozić zaopatrzenie dla ukraińskich żołnierzy oraz wywozić rannych do Warszawy. Otwieram szerzej oczy i słucham dalej. Вот, ну, чтобы их нацгвардия проводила до границы. Надо помочь, чтобы они шли по коридору. Они раненых будут наших вывозить, я думаю. Вот они говорят, они будут вывозить наших раненых сюда, и мы в Варшаве их будем принимать. Mężczyzna kończy rozmowę przez telefon. Prosi swojego młodszego kompana, by przetłumaczył na polski. Переведи ему, пожалуйста, что сейчас начинается ночь. Że idzie ciężka noc na Ukrainie, że jutro dostanie z Ministerstwa Obrony Ukrainy informację, kto tutaj na granicy pomoże w szybkich przejazdach przez granicę. Zawtra получимy koordynaty z Ministerstwa Obrony, kto pomoże to wszystko zrobić. Mężczyzna mówi, że musimy wymienić się numerami telefonów. Zagaduje młodszego z nieznajomych mężczyzn, który wcześniej odzywał się mało. A na tej liście zapotrzebowań co jest? Tam są mundury i celowniki. Mundury i celowniki, a amunicja też mówiliście. No amunicję jeszcze zobaczymy, jeszcze musimy dostać, bo to oni wszystko muszą uzgadniać. Ale jakiś papier tutaj na to będziemy tak, mieli, tak, że tak, okay, tak. Ale chcecie to przewieźć do Kijowa czy do Lwowa? No do Kijowa. Do Kijowa. No, bo chodzi o to, że wy nie możecie jechać, tylko żeby no, jechał ktoś z nie, no Polak. Tak, żeby po prostu przewieźć to tam na Ukrainę, nie? Czy wiecie, czy do Kijowa jest przejazd w miarę sensowny? Na razie nie. Na razie, bo nie wiem, niebezpiecznie tam jest. To jak chcecie ten transport zrobić? No tam po prostu już żołnierze, nie? To jeszcze musimy to wszystko załatwić, nie? Dobra. Teraz musimy najpierw przejście do Ukrainy, a już później stamtąd. No tą całą logistykę musimy załatwić. Nie za długo już też, bo z całej Europy ochotnice będą tak, wyjeżdżali. Wiem, już wyjeżdżają, wiem o tym. Tak, też tym się zajmujemy. Też wyjeżdżasz? Tak? Muszę pojechać też. Do Kijowa będzie. Kijowa. Tak. A to jest twoje miasto?
Nie, ja w ogóle z Czeczenii jestem. Z Czeczenii jesteś? Ale wiesz o tym, że z Czeczenii są też po drugiej stronie. Tak, wiem. I też po tej stronie też. I też po tej też są, jasne, że tak. Bo Ruscy to też nasz wróg. Ale tam Czeczeńcy, oni też nas zabijają. Nie te same, co my. Jak na przykład gdzieś tam, nie wiem, spotkamy się gdzieś tam, nie, bo on tak samo będzie i do mnie strzelał. A ty już walczyłeś wcześniej? W Czeczeniu, tak. Ale przeciwko Rosjanom? Tak. U mnie ojciec jest generałem. Generałem? Od kiedy mieszkasz w Polsce? Ja już byłem długo, bo przyjechałem do Polski. Już od dawna byłem. Im więcej czasu spędzam na granicy, tym mam większe poczucie braku kontroli nad tym, co się dzieje. Zaczynam też rozumieć, co oznacza określenie mgła wojny, kiedy jest niezwykle trudno ocenić, co jest prawdą, a co fałszem. Jeśli tak wygląda sytuacja na niedużym przejściu granicznym w Krościenku, to jak jest w innych miejscach w kraju oraz w samej Ukrainie? Moje posty na Facebooku i Instagramie, gdzie staram się opisywać rozwój wypadków w Krościenku, zdobywają zasięgi, których nigdy wcześniej nie widziałem. Pojawia się coraz więcej komentarzy, które pełne są insynuacji i jadu. Usuwam je lub pokrywam. Cały czas zalewają mnie oferty pomocy materialnej dla uchodźców. Ktoś ma transport, ktoś mieszkanie. Inny oferuje, że może wykonać kilkanaście koksowników, które mogłyby stanąć po obu stronach granicy i zapewniać ciepło potrzebującym. To fantastyczne oferty, tylko co ja mogę z tym zrobić? Widzę, że tutaj potrzebna jest grupa doświadczonych koordynatorów, a nie jeden dziennikarz. Tymczasem Filip rozmawiał przez telefon z kierowcą jednego z busów, który wraca z Ukrainy. Wydaje się, że w końcu nastąpił długo wyczekiwany postęp. Wiesz co, chyba pojedziemy już tam po prostu na tą Ukrainę, bo ten kolega mówi, że nas potem wyciągnie stamtąd, nie? Poczekaj, jeszcze do niego zadzwonię do niego jeszcze raz. No powiedz mi, jak ty brałeś tych ludzi stamtąd? Bo wiesz co, powiem ci tak, my mamy dwa busy. Ja jestem te czwórką synchro, taką jak wasza. I obok jest ze mną jeszcze jeden gościu dużym busem, który tam ma całą grupę dzieci, którą chce odebrać, nie? Więc mielibyśmy dwa busy, nie? Wyciągniesz nas stamtąd potem? Żebyśmy szybko mogli wrócić? No właśnie chcemy za szlaban wyjechać, bo ten twój kumpel mówił, że mamy wyjechać. No bo tak mi ten twój kolega tutaj powiedział i dlatego my tutaj cały czas czekamy na to, że nas tam wkręcisz, żebyśmy tam w trzy busy wjechali, znaczy z twoim. Ale wyście byli gdzieś dalej potem, czy nie? I nie byłeś dalej tam, a tych ludzi skąd brałeś? Po prostu z łapanki tam, tak? Czyli nie byłeś na terenie Ukrainy całkiem? No bo on mi tak to tłumaczył, nie? No dobra, bo ja mam całego busa tutaj, wiesz, bo wszyscy byli przekonani, nawet ci Ukraińcy tutaj. No to ja może na ciebie poczekam, co? Po prostu jeszcze. Dobra, no. No, z tego co się dowiedziałem. Nie, mam dosyć po prostu. Znowu zmiana wersji? Podobno on jednak nie wjeżdżał tam na samą Ukrainę. Czyli ci, którzy twierdzili, że nam się wydawało, że oni wjeżdżali na Ukrainę kilka godzin temu i czekamy na nich, nie wjeżdżali na Ukrainę. Tak. To co robili? No wjeżdżali tutaj do terminala, gdzieś blisko. Czyż nie wiem, co on tam tyle czasu robił. No przecież ich nie było kilka godzin. No właśnie. Kiedy przy samochodzie próbujemy z Filipem zrozumieć, co się dzieje, podchodzi do nas dwóch ukraińskich wolontariuszy w kamizelkach odblaskowych. Widziałem ich wcześniej. Podawali uchodźcom herbatę i jedzenie po polskiej stronie. Pytają, czy chcemy wjechać na Ukrainę i wrócić bez wpadania w kilkudniową kolejkę. Oferują pomoc. Każą czekać, więc czekamy. Znowu. Tracę poczucie czasu. Mijają kolejne minuty, może godziny. Jest późny wieczór. Nagle do przejścia granicznego podjeżdża czerwone auto osobowe na polskich numerach. Ma przyczepę. Widać, że zaraz będzie ustawiać się do polskiej kontroli paszportowej. Może to jest nasza szansa, nasza przepustka na drugą stronę. Podbiega do nich Filip i pyta, czy jadą na Ukrainę. Tak, jadą. Wszystko toczy się błyskawicznie. Nie ma czasu na myślenie. Dominik, jeden z kierowców busów ze Szczecina, decyduje się jechać. My również. Gdy biegniemy na parking do busa Filipa, ktoś nas zagaduje. Jedziecie na Ukrainę, a nie wzięlibyście ze sobą pasażera?
Jest nim sympatycznie wyglądająca Ukrainka, koło 60. Ma ze sobą plecak. Zgadzamy się. Filip prowadzi, a ja z naszą pasażerką siadam obok. Z tyłu bus Filipa wypełniony jest żywnością, odzieżą i kocami. Przepraszam bardzo. Nie szkodzi. Tym prawym. Prawym? Prawym. Dobra, próbujemy przekroczyć granicę. A pani dlaczego na drugą stronę? Mam córkę tam. Chcę ją zabrać. Czeka w kolejce? Jeszcze nie, jeszcze idzie 15 km do granicy. Pani powiedziała, że na piechotę ja nie mogę przyjść, tylko autem. A, rozumiem. Jechać. Dobrze. Tylko autem. Paszport. A, paszport. No. Bo powiedzieli, że autobusy czekają od pierwszej w nocy. A skąd jedzie ze Lwowa? Nie, jedzie z Zaporożia, kurwa, spod Donbasu. Już doby jedzie. Pociągiem do Kijowa czy do Lwowa, czy jak? Nie, samochodem jechała. Aha. Koleżanka ją zawiozła, bo jechała do Truskawiec. 1000 km już za nią. No ale teraz utkniecie tam obie. W kolejce? No. Wiem. Dlatego idę, żeby ona tam nie była sama. Jest ten gość z przyczepą przed nami, widzę go. Jest tam przed nami. Na tym pasie, tak? Myślę, że tak. Trzyma się prawej strony i ten facet z przyczepą jest przed nami. Nie, tu prawej strony się trzyma. On tu zawinął. Tak. I lewe stanowisko. On stoi po lewej stronie. Nie wiem, czy tam jest możliwość przejazdu, jest przecinka, widzisz? Tu, no właśnie. Jest tutaj po lewej stronie, widzisz, przyczepa mu wystaje. To jest ten facet, który powiedział, że możemy przejechać za nim. To jest ten? Tak. Czerwony? Tak, ten. A wy w jaką stronę jedziecie? Plan jest taki, żeby zostawić te rzeczy, które mamy z tyłu załadowane. Aha. I zabrać ludzi z powrotem. Aha, jasne. A co opowiadała córka? Jest pani z nią w kontakcie? Cały czas w kontakcie. Cały czas, co godziny. W Zaporożu strzelali, dwie noce w tym w piwnicy siedzieli. Cały czas oglądamy nowości, co tam dzieje. Teraz bardzo dobrze, że zrobili ogólne nowości, że wszystkie kanały ukraińskiego tego TV pokazują na jednym poziomie i pokazują prawdziwe nowości. Wiadomości, no i tej. Pokazują, że przepraszam, ale nasi dają kurwa zesrać tym Moskalam. Naprawdę. Strzelają, bardzo dużo ich tam jest, ale nasi też nie poddają się na to. I bardzo jestem dumna z tego, że nasze chłopaki takie mocne. Ma pani jakąś ciepłą odzież na tę noc? Bo ta noc będzie długa i będzie zimna. Wiem, mam. Mam kołdrę, mam tej krzesełko wzięła sobie małe i dla niej będziemy na zmiany siedzieć. Mam kawę na razie, jedzenie, ciepłe rzeczy dla niej, dla siebie. Skąd pani przyjechała tutaj na granicę? Z Jeleniej Góry. To druga strona Polski. Tak. Tak, wiem, że już 3 dni w Jeleniej Górze zbierają te rzeczy, tu wywożą cały czas takimi małymi busikami, także jestem w szoku, że taka pomoc od całego świata. Ukraina potrzebuje pomocy. Problem jest cały czas z tym, żeby wyjechać na miejsce, zawieźć rzeczy, zabrać ludzi i szybko wrócić. Tak, to jest nasz główny problem. Podobno nie, oni jadą tylko tutaj. A się tu zostawiają rzeczy? Tak. O Boże, niech pomaga Bóg wszystkim. Filip ma wypisaną na twarzy rezygnację. Po raz kolejny to, co wydawało się możliwe do zrobienia, okazuje się niemożliwe. Jak się dowiedzieliśmy, czerwone auto z przyczepą przekracza tylko granicę polską. Wjeżdża na mały parking przed ukraińską odprawą, a tam spotyka się z ukraińskim busem Caritasu, który wjeżdża od strony Ukrainy. Spotkanie jak na ziemi niczyjej. Tam wszystkie towary przenoszone są z jednego auta do drugiego, a następnie samochody wracają do swoich krajów. Zastanawiamy się, co robić. Czas ucieka. Ostatecznie ustalamy, że rozstajemy się. Powstała koncepcja taka, że ja zostanę tutaj, to znaczy wrócę z ekipą, która zawiezie Darę zaraz za granicę, zostawi i właściwie de facto nie przekraczając granicy wróci z powrotem, ja razem z nimi. Musi tak być, to znaczy muszę być w samochodzie, ponieważ to nie jest przejście piesze. Natomiast Filip z drugim samochodem przejadą przez granicę na stronę ukraińską i zobaczą, co tam się dzieje. Jest bardzo dużo niewiadomych, nie wiadomo, czy będą w stanie szybko wrócić po wzięciu ludzi stamtąd.
Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy jest tam niebezpiecznie, czy nie. Chodzą pogłoski, więc nie wiem, jak to wygląda naprawdę. Natomiast wiemy, że na miejscu zostały głównie kobiety z dziećmi. W czerwonej osobówce jest bardzo mało miejsca. Cały pojazd wraz z przyczepą wypełniają towary. Dominuje żywność. W środku troje ludzi. Przechodzimy polską odprawę paszportową i czekamy, rozmawiając. Czekamy na busy od strony ukraińskiej teraz? Tak. Żeby się przepakować i wrócić? Tak. Ale my formalnie w tej chwili jesteśmy już na Ukrainie, czy nie? Nie, jesteśmy pomiędzy, właśnie pomiędzy. Na strefie neutralnej, tak. Ziemia niczyja. Rzeczywiście, po chwili na parkingu dochodzi do spotkania z ukraińskim busem. Pomagam w przenoszeniu rzeczy, jest tego bardzo dużo. Potem wsiadamy do środka, zawracamy i dołączamy do kolejki aut. Wtedy zaczyna padać śnieg. W kolejce Ukraińców czekających do odprawy paszportowej nie widać paniki. Nie ma chaosu, chociaż na pewno jest zmęczenie. Mój wypad na parking pomiędzy granicami zajął blisko półtorej godziny. Rozstaję się z ekipą czerwonej osobówki, jadą do szkoły w Krościenku, by zabrać kolejny transport towarów i rozpoczynam poszukiwania. Z Filipem ustaliliśmy, że odnajdę młodych Ukraińców, którzy zaoferowali nam pomoc w ominięciu gigantycznej kolejki od strony Ukrainy i że posiadając już odpowiednie wskazówki, przekażę instrukcje Filipowi. Taki był plan. Jednak dwójki Ukraińców nie ma. Rozpłynęli się jak kamfora. Agnieszka w SMS-ie pyta mnie o Filipa i sytuację na granicy. Sprawdzam telefon. Po moich relacjach z granicy w mediach społecznościowych dostaję dziesiątki, a później setki wiadomości. Jest tak wiele pytań i ofert pomocy, że czuję się bezradny. Poza tym zdałem sobie już sprawę, że nawet będąc w centrum wydarzeń, bezpośrednio na granicy, moja wiedza jest niepełna. W sieci rozpoczyna się zalew alarmujących doniesień. Ludzie proszą, bym udostępniał, bym ostrzegał uchodźców przed niebezpieczeństwami, które im grożą. Ci, którzy wysyłają do mnie te alerty, powołują się na dobre źródła, znajomych, przyjaciół albo rodzinę. Wierzę, że większość ma dobre intencje, jednak najczęściej tych doniesień nie jestem w stanie zweryfikować i decyduję się ich nie rozpowszechniać. Pod moimi postami na Facebooku pojawiają się kolejne komentarze. Zdecydowana większość z nich to wyrazy wsparcia dla Ukrainy i wolontariuszy na granicy, ale pojawia się też hejt. Usuwam. Od teraz do mojej rutyny wchodzi sprawdzanie i szybkie reagowanie, gdy trzeba. W Krościenku na przejściu granicznym polsko-ukraińskim dochodzi godzina 23, wciąż jeszcze jeżdżą samochody w jedną i w drugą stronę. A ja czekam w tej chwili, już trochę zmarznięty, bo naprawdę jest zimno. Mróz jest przenikliwy, mimo że nie sądzę, żeby była temperatura jakoś bardzo poniżej zera. Czekam na Dominika i Filipa, którzy zabrali ludzi i z tymi ludźmi potem wrócili na granicę. Udało im się po kilku godzinach dotrzeć do polskiego okienka, do polskich pograniczników, stojąc w kolejce długiej. I wiem, że lada moment tutaj będą na miejscu. Co chwilę przejeżdżają wozy i samochody OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej. Widziałem w środku ludzi, którzy wydaje mi się byli Ukraińcami, którzy są przewożeni bezpośrednio tutaj z granicy, kiedy już te granice przekroczą. Prawdopodobnie do szkoły, która tutaj się znajduje w Krościenku, 3 km od granicy. I w tej szkole zorganizowano miejsce, w którym uchodźcy mogą się zakwaterować i tymczasowo mieszkać, spędzić noc, odpocząć, ogrzać się, złapać troszkę dystansu do tego, co się dzieje. Część ludzi przesiądzie się do innych busów, do innych środków transportu i będzie przewieziona w miejsce, które pewnie sobie wybiorą jakoś, bo część z nich ma przecież w Polsce rodziny i ma jakieś miejsce, do którego zmierzają. A ja czekam. Filip z Dominikiem wjeżdżają do Polski koło północy.
Mimo że udało im się ominąć główną kolejkę aut, i tak ich wypad trwał 5 lub 6 godzin. Dominik od razu jedzie do Szczecina, odwożąc po drodze swoich pasażerów, kobiety i dzieci. Widzę z twarzy Filipa, że jest bardzo zmęczony. Opowiada o bardzo długiej kolejce aut po stronie ukraińskiej. Opowiada o opiece, jaką pogranicznicy zapewniają ludziom, gdy ci czekają bezpośrednio przy granicy, ale martwi się o tych, których od granicy dzielą jeszcze długie kilometry. Po raz pierwszy snuje plany zorganizowania zespołu ludzi, którzy mogliby pomagać. W niedalekiej przeszłości Filip był bezpośrednio zaangażowany w organizację Slot Art Festivalu, dużej imprezy o długoletniej tradycji, która gromadzi na otwartym powietrzu kilkutysięczną widownię. Teraz Filip chce wykorzystać to doświadczenie, ale wciąż ma poczucie zagubienia. Jego wypad na Ukrainę był zbyt szybki i chaotyczny, by zebrać wystarczającą wiedzę do działania. Więc jestem zmęczony, trochę sfrustrowany. Kurczę, wiesz, wiele pomysłów, z drugiej strony mnie to przytłacza, bo tak naprawdę no, wszystkiego nie można. Natomiast pewnie jak jutro wstanę, to chciałbym się zastanowić jednak, no nie, no jak tam się wbić po prostu, nie? Dobra, to czas do domu, się trzeba wyspać. Do domu trafiamy po pierwszej w nocy, po co najmniej 10 godzinach spędzonych przy granicy. Agnieszka już śpi, ale w kuchni czeka na nas ciepłe jedzenie. Mimo zmęczenia rozmawiamy z Filipem do drugiej w nocy. Jest poniedziałek, 28 lutego 2022 roku. Po śniadaniu wychodzę przed dom. Okazało się, że w nocy Agnieszka przyjęła uchodźców, 3 kobiety z dziećmi. Spali na specjalnie na tę okazję przygotowanym poddaszu, nad kuźnią. Przed domem są ukraińskie dzieciaki, które bawią się z psami. Psy są 3, Frodo, Diuna oraz Zjawa, duży owczarek podhalański. My komu, nas za komu? Nie, jak się. Cudno. Nie. Miszu każe, gdzie mogę nas zjeść. Siad, siad. Siad, siad. Siad, łapa, łapa, łapa. Dobry pies. Łapa. Siad, Jawa. Łapa, dobrze. Łapa, daj łapę. Teraz ciasteczko. No. Wyrwę ci, daj widzirło. Czekaj! Gdzie ty w salonie i bagażnik zakryjte? Everything okay? Yes, yes, yes. You want some coffee or... We have coffee. Agnieszka proponuje kawę i jedzenie. Jajecznicę, naleśniki i zupę. Do dyspozycji gości jest też lodówka. Pamka jest... A jedziesz, no? Gdy pada pytanie, czy przynieść zabawki, najmłodsze dzieci nie wahają się długo. Want some toys? Can you ask? Toys? Chodźcie jakieś igraszki? Tak. Okej. Pójdziemy. We start from Lviv. It was really very hard. Przyjechaliśmy ze Lwowa. To było bardzo trudne. Czekaliśmy na granicy 60 godzin. 3 siostry i 5 dzieci. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że pomagali nam ludzie po obu stronach granicy. Mieliśmy od nich jedzenie i picie. Help all. Машині, в салоні. В салоні! Спереду, в кульочку. Діть, візьміть каву. My children is the very... Моє діти – то вільці бухатерові. Yes? Yes. 20 kilometers women's with children. To był dziwny widok. 20 kilometrów tylko kobiety i dzieci. Bez mężczyzn. Ale musimy nasze dzieci ratować. Nie wierzymy Putinowi. Nie wiemy, co może zrobić. We Wrocławiu mamy krewnych. Relatives in Wrocław and to go to Wrocław. Rozumiesz, Sawika, gdzie ty poszła? Chcę z tobą pobawić. Nie. No
No płacimy, dawajcie, rozwajcie się. Nam trzeba wyjechać, dzieciutki. Thank you very much, Agnieszka. No dobra. Nie ma nic, nie zobacz, miły piesek, zobacz. Zobacz, jaki miły, popatrz. Oj, no ma zupę. Ma zęby, ma zęby. Ale on nie gryzie, zobacz. To, co tam idzie. Widzisz? Prado się przytula, wiesz, on lubi dzieci. Chodź, Prodzie. Ukrainki z dziećmi pakują się do swoich samochodów i jadą dalej, a ja rozmawiam z Agnieszką i Filipem. Od początku rosyjskiej inwazji stojąca obok kuźnia, ich źródło utrzymania, nie działa. W kuźni dowodzi Agnieszka. Lata temu do fachu kowala wciągnęła Filipa i teraz razem są w stanie wyczarować z metalu niemal wszystko. Od klamek przez ozdobne lampy, balustrady po biżuterię. Teraz w kuźni jest pusto. A zleceniodawcy czekają na realizację zamówień. Terminy gonią, ale wiesz, no, życie ludzkie chyba jest ważniejsze niż terminy w tym momencie. Zobaczymy. Nie mam pojęcia, na razie jesteśmy na jakimś dziwnym punkcie, którym chyba sobie nie zdawałem wcześniej sprawy, do zrobienia czegoś naprawdę chyba dużego. I stwierdziłem, że nawet jeśli się zdublujemy z czymś, co już zaczyna się dziać, to nie będzie problem, bo możemy tą pomoc w inny sposób wtedy przekierować. No masz wstępny pomysł, jak to zrobić? Tak, mam wstępny pomysł i wydaje mi się, że powiedzmy, że przez moje doświadczenie przy budowaniu festiwalu, który jest jednym wielkim polem namiotowym, w którym są kafejki, punkt sanitarny, w którym jest ekipa techniczna, ekipa medialna i wszystkie inne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest troszkę podobna struktura, którą możemy zbudować tam, na miejscu. Kwestia jest tego, żeby to zrobić nie na zasadzie jednego człowieka, który zacznie dzwonić, ale w tym momencie muszę chyba się skupić na tym, żeby jak najszybciej zbudować zespół ludzi, którzy zaczną przekazywać rzeczy dalej i ogarniać, bo jeden człowiek tego nie zrobi. Nawet jeżeli w pewnym momencie się okaże, że się odsuwamy, bo ktoś inny, mądrzejszy, lepszy to przejmie, to nie jest istotne, nie? Istotne jest, że jeżeli widzimy ten problem już trwa dni i widzimy, że nic się nie dzieje, to nie będziemy czekać kolejnego. Po południu jedziemy z Filipem na granicę. Chcemy sprawdzić, co zmieniło się od wczoraj, gdy nad przejściem granicznym w Krościenku unosiła się atmosfera niepewności i chaosu. Na miejscu od strony polskiej jest nieco mniej ludzi. Widzimy dwa koksowniki, których dzień wcześniej nie było. Przy ogniu grzeją się ludzie. Obok druga nowość. Duży grill. Uwija się przy nim trzech mężczyzn. My jesteśmy z Poznania. Środa Wielkopolska za Niemiec. Przywieźliśmy 20 tysięcy jaj, 300 kilo kiełbasy, koksowniki i rozdajemy zupy, jajecznica. Najwięcej schodzi jajecznica. Kiełbasę? Mhm. Kiełbasę. Nie, kiełbasę. Chodź, chłopak. Ketchup? Ketchup? Tak, ketchup. Masz. Poznajemy Wiktorię, rudowłosą Ukrainkę z dwójką dzieci. I radę mi telefon. Mówi, że granicę przekroczyła w 3 godziny, co nas bardzo zaskakuje. Dlaczego tak szybko? Okazuje się, że należy do grupy wolontariuszy, którzy współpracują z ukraińską obroną terytorialną. Ma specjalną przepustkę. To pozwala jej poruszać się o wiele szybciej. Mieszka w Truskawcu, to uzdrowisko niedaleko Lwowa. Mówi, że przed inwazją w Truskawcu, w sanatoriach, pojawiło się wielu rosyjskojęzycznych mężczyzn, którzy udawali turystów, a potem nakryto ich z dużymi zapasami broni i amunicji. Podobno przy pomocy farby, widocznej w ultrafiolecie, oznaczali cele dla rosyjskiej armii. Słuchamy z Filipem uważnie, nie mogąc zweryfikować prawdziwości tych doniesień. Teraz Wiktoria odwozi dzieci do teściowej w Polsce i zaraz wraca na Ukrainę pomagać. Bardzo wielu chłopców zginęło. Umierają i nie znają, to очень больно. Mówi, że zginęło wielu Ukraińców. Głos załamuje się jej na chwilę, ale tylko na chwilę. Весь мир боялся Путина, они все боялись, и только наша маленькая Украина. Mówi, że cały świat bał się Putina. Wszyscy się bali i tylko mała Ukraina powiedziała, że się nie boi. Wiktoria wyciąga telefon i pokazuje nam zdjęcie. Widać na nim billboard. Na czarnym tle jest duży napis. Ruski karabl idi nahuj. To słynna już odpowiedź ukraińskich żołnierzy z Wyspy Żmij do rosyjskiego okrętu wojennego, który zażądał ich kapitulacji na początku inwazji. Zgodnie ze słowami Wiktorii, takie billboardy można teraz zobaczyć w wielu ukraińskich miastach. Zresztą taki sam tekst wyświetla się również w popularnych aplikacjach zakupowych na Ukrainie, między innymi na OLX w wersji ukraińskiej, na ekranie powitalnym. Wiktoria mówi, że wyjście z domu, gdy masz świadomość tego, że możesz nigdy nie wrócić, jest niezwykle trudne.
A w domu zostało wszystko. Nie wzięła rodzinnych zdjęć, ani pamiątek po dziadkach. Jedna z córek Wiktorii ma 13 lat i nigdy nie była szczególnie religijna. Ale kiedy media podały, że rozpoczęła się inwazja, córka zaczęła się głośno modlić. Wiktoria mówi, że nie tak to powinno wyglądać. Stawała na kolenie i modliła się wzdłuż obrazu. To tak nie powinno być. Ona powinna modlić się Bogu, no prosić zdrowia, jeszcze czegoś, no nie tego, że przekroczyła się wojna. Dzieci nie powinny tego widzieć. Pierwsze 3 dni my сначала płakali. Płakali wszyscy ужасно. Przez pierwsze 3 dni płakaliśmy. A potem zrozumieliśmy, że łzy nie pomogą i że trzeba działać. My, Ukraińcy, jesteśmy silnym narodem. Nie można nas tak łatwo pokonać. Ukraińcy, my silna nacja. Nas prosto tak nie pobiedzić. Jest wtorek, 1 marca 2022 roku. Mam jeden namiot w Przemyślu, który mogę już stawiać. Od rana Filip jest przyklejony do telefonu. Kontaktuje się ze Strażą Graniczną, lokalnymi władzami. Rozmawia też z dużymi organizacjami pomocowymi, między innymi z Polską Akcją Humanitarną. Chce upewnić się, że jego pomysł na pomoc po drugiej stronie granicy ma sens. Super. Okej. Tak. Nie krzycz. Okej, dobra, słuchaj, ja zaraz zaczynam ten proces od mojej strony, dobra, i my jako slot mówimy o ogromne możliwości, też jakby wiesz, ludzi, siatki i tak dalej, więc będziemy się z wami po prostu starali koordynować i szukać tego, co wy potrzebujecie, dobra? Super. Dobra, dzięki bardzo, hej. Filip, ty to lubisz, prawda? Być w takim amoko trochę bitewnym. Co, no lubię, nie wiem, czy moja żona to lubi. Uważa, że nie kontaktuje wtedy, ale ostatnio ktoś mi taki fajny przykład podał, że ale kiedy był... Ja tak uważam, że nie kontaktujesz, bo dzieci też tak mówiły. Tak, tak, sam tak, słyszałem, znaczy, słyszałem. Rozmawialiśmy sobie, mam takiego przyjaciela, który jest profesorem fizyki i on powiedział, że taka ciekawa historia przy projekcie Manhattan, jeden z ludzi, którzy tam pracował, był tak zaaferowany tym myśleniem wewnętrznym, jak to wszystko działa, on cały czas chodził i myślał. Gdzieś przewrócił się na ulicy, upadł, ludzie do niego podeszli i chcieli mu pomóc, a on mówi: odejdźcie, odejdźcie, bo ja teraz myślę, nie? Więc myślę sobie, że przeginam czasami, ale... Jeszcze no. Nie ma południa, ile kaw za tobą? Nie, no na razie 2 kawy, ale ja już myślę, że powoli zaczynam nie potrzebować kawy, bo mam tyle jakby takich emocji w środku, że muszę je powoli chyba uspokoić teraz, nie? Więc teraz raczej będę chciał się usiąść i skoro już mam takie możliwości, że wiem, że mogę to robić, to po prostu zacznę to robić i zacznę dzwonić do ludzi, z którymi tutaj muszę się spotkać i określić konkretny plan dalej. Filip podjął właśnie ważną decyzję. Postanowił objąć stanowisko koordynatora pomocy humanitarnej w ramach slotu Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych, tego samego, które tworzy co roku Slot Art Festival. Decyzja Filipa będzie miała wpływ na całą rodzinę. W związku z nową posadą musi zrezygnować z pracy w kuźni, gdzie tworzył z Agnieszką duet. To jest kuźnia. O, to jest ta słynna kuźnia, którą widziałem tyle razy na zdjęciach i na filmach. Tak. Teraz tutaj są też różne rzeczy, które musieliśmy znieść z góry, żeby zrobić miejsce tam dla tych ludzi, którzy spali. Jeszcze nie mieliśmy tu czasu ogarnąć. W zasadzie odkąd się zaczęła ta inwazja na Ukrainę, to tak kuźnia stoi, jak stała. Tutaj mieliśmy w końcem roku też taką nieprzyjemną, dokładnie w noc sylwestrową zalała nam kuźnię. Wyjechaliśmy tylko na jeden dzień i akurat jakiś zawór poszedł. Dlatego nie mamy sufitu i musieliśmy osuszać całą kuźnię, stąd tutaj osuszacz, ogrzewacz i jakieś butla dziwne. A kiedy ostatnim razem pracowałaś z młotkiem w ręku? Ostatnim razem? Kiedy to się zaczęło? Czwartek rano. W świcie. Czwartek rano, to w środę byliśmy ostatni raz w pracy, tak. Bo w czwartek już nie poszliśmy. Bo od razu tutaj zaczęliśmy organizować jakieś rzeczy, zaczęli się od razu do nas odzywać ludzie, że co się dzieje, jak tam pomóc, że ludzie na granicy i tak dalej, więc jakby no to już tak się potoczyło i w zasadzie jak dla mnie to zlało się to w jeden jakiś taki dzień. No to jest tak, że znani jesteście w okolicy czy wśród znajomych, że jesteście takimi osobami, które no, nie wahają się przed tym, żeby jakoś pomagać? Chyba tak można by wnioskować. To nie chodzi
jakby o nas, bo jakby no okej, no coś tam robimy, ale jakby przede wszystkim jakby zachwyca mnie postawa tych wszystkich naszych znajomych. Ja też jestem osobą, która jeśli ktoś o coś prosi, no to raczej nie odmawiam. Jeśli tylko mogę, to staram się pomóc, coś załatwić, ogarnąć. Mam jakichś różnych znajomych, znajomi mają jakichś znajomych, więc jeśli ja osobiście kogoś nie znam, no to staram się dotrzeć do takich ludzi. Teraz no sami ludzie do nas dzwonią i mówią, że mają mieszkania, że mogą wynająć. Sami zbierają jakieś rzeczy, później nam przekazują albo sami gdzieś tam zawożą, także no naprawdę jestem dumna. Możesz nas uprowadzić po kuźni? To może zaczniemy od, to jest tak zwany falbanek. Falbanek? To jest taka regionalna nazwa na taki stół warsztatowy. Tutaj mamy różne śrubki, szufladki, w których są różne i tarczki do szlifowania, gwintowniki, końcówki do wkrętarki, klucze imbusowe, jakieś lutownice, no po prostu miks wszystkiego, w miarę posegregowane to jest. Widzę piec zimny w tej chwili, ale normalnie to ogień bucha. Młotków 8 widzę, więcej, nie, tam z drugiej strony są jeszcze. Bardzo dużo, i tam są jeszcze młotki. I tu mamy kowadła, Klasyczne. O, to ładnie brzmi, tak, jeszcze raz. To ładnie brzmi. I co ciekawe, to kowadło jest stare, a to jest nowe, znaczy nowe, ma około tam 12 lat. A to jest takie, myślę, że około 100-letnie. A im lepiej brzmi, tym lepiej się na nim pracuje? Ja na co dzień pracuję w słuchawkach i słucham różnych rzeczy, między innymi twojego podcastu. Bardzo mi miło. Więc jakby to aż tak nie doskwiera, ogólnie w kuźni jest głośno, więc i tak człowiek musi się zabezpieczać, żeby tego słuchu nie stracić i na starość dzieci nie musiały i wnuki do mnie krzyczeć. Natomiast problem jest na warsztatach, bo kiedy ja kuję, no to ja zazwyczaj trafiam w ten materiał. Oczywiście też zdarza mi się nie trafić, ale często ludzie, którzy się uczą, trafiają obok i jeżeli jest bardzo dźwięczące kowadło i to brzmi bardzo ładnie, ale ja jestem nachylona obok tego dziecka, to naprawdę boli, to po prostu boli w głowie. A to jest kowadło, na którym najczęściej pracuję i ono jest bardzo dobrze wygłuszone. Takie duże, ile ono waży? Ono waży 186 kg. Aha. Więc nie jest takie jeszcze bardzo dużo, bo zdarzają się i takie 250 kilo i jeszcze chyba większe. Ale jest bardzo wygodne, dwurożne i pracuje mi się na nim no po prostu wygodnie. Wycieczka po kuźni nie może być długa. Czeka kolejne zadanie. Z Agnieszką jedziemy do Soni. Sonia jest Ukrainką, mieszka od kilku lat w Polsce. Dom Agnieszki i Filipa zna bardzo dobrze. Mieszkała z nimi przez pewien czas. Dzień wcześniej Sonia odebrała z granicy swoją siostrę, Anię. Filip pomógł im z transportem i teraz są w wynajętej kwaterze niedaleko od nas. Jedziemy. Po drodze musimy kupić jeszcze dla nich buty. Jak się wam tutaj mieszka? Mieszka nam się dobrze, natomiast ktoś to myśli, że jadąc z Bieszczady to wygląda tak jak na wakacjach, że przyjeżdżamy do domku i chillujemy, to tak nie jest. To na pewno to nie jest leżenie do góry brzuchem i picie piwa. Ale ja bardzo doceniam to, co mam, w sensie, że mamy swój dom, mamy ziemię, mamy duży potencjał i taką wolność też w pewien sposób. Jest na pewno pod różnymi względami ciężko, kiedy... Ja też mieszkałam w bloku, więc jakby wiem, że po prostu zamyka się na klucz i się wychodzi, a u nas trzeba po prostu w tym piecu sobie napalić. Trzeba różnych rzeczy dopilnować. Jak jest dom, no to są różne i remonty ciągle i coś tam się dzieje, więc zawsze są jakieś przygody. Do nas pod dom przychodzą też dzikie zwierzęta często, więc dopóki nie będziemy mieć ogrodzenia, to ogródek i warzywa, które tam rosną, raczej będą dla łani, które tam przychodzą i ogólnie nie boją się naszych psów, a wręcz z naszymi psami się droczą, bo to jest takie trochę... One przychodzą sobie całym stadem, nasze psy tam wybiegają do nich, po czym te łanie biegną w ich stronę, więc psy uciekają, no bo łanie są psy duże. Psy uciekają? Tak, tak, wasze psy? To nie są małe psy. Frodo i Duna są psami myśliwskimi, natomiast Zjawa jest owczarkiem podhalańskim wychowanym przez dwa teriery, więc ma troszkę takie rozdwojenie jaźni, sama czasami nie wie, co ma robić. I tak, i psy uciekają, po czym kiedy łanie znowu tam spokojnie zaczynają żerować, to psy znowu próbują podbiec i tak to po prostu trwa i czasami ja wolę ich zamknąć w domu, bo kiedy są na zewnątrz, to takie właśnie sytuacje i szczekania głośne są przez całą noc i północy. Natomiast potem psy bardzo ładnie cały dzień później sobie odpoczywają i śpią i nie są w stanie się ruszyć. Tu trzeba mieć pomysł na siebie. Na pewno trzeba ciężko pracować i wszyscy moi przyjaciele, nawet ci, którzy mają jakieś tam agroturystyki, to wiem, że to jest naprawdę ciężka praca, bo to wymaga poświęcenia w zasadzie całościowego dla tego, co się robi.
jeśli chodzi o taką normalną pracę, dobrze płatną, no to tutaj w okolicy, no to nie jest prosto. Można tu po prostu prowadzić swoją firmę, spróbować z czymś nowym. Jeśli ktoś chce zrobić dobrą restaurację w Sanoku, to zapraszam. Najlepiej wegetariańską lub wegańską, bo nie ma czegoś takiego. Ja bardzo lubię miasta. Miasta są piękne architektonicznie często i lubię zagraniczne i piękne właśnie Lwów. Czy my mamy niedaleko do Węgier, więc tam też lubimy jeździć. Wszystkie miejsca mają i swoje plusy, i swoje minusy. No to tak jak nie ma idealnego samochodu, tak? Bo albo jest za duży, albo za mało pali, albo za dużo pali. Nie ma takiego auta, że mam jedno auto i będzie do wszystkiego. Chyba, że nasz bus, bo on tam można i przewieźć, i służy jako traktor, ale no nie pali też jakoś strasznie mało, więc... Dobrze, skręcamy tutaj, pojedziemy do sklepu. Ja Ciebie, Pawle, oddeleguję podrapaczkę i przyrząd do wybierania odchodów kocich. Bo... Będę zaopatrywał kota, dobrze. Dobrze. Mam doświadczenie. Tak, a ja pójdę kupić buty, i rozejrzeć się i zobaczyć, czy będzie coś z sensem. Do Soni i jej siostry przywozimy jedzenie, środki higieniczne i odzież. Między innymi odzież ciążową, ponieważ Ania jest w czwartym miesiącu ciąży. Oczywiście zabieramy też nowy drapak dla kota. Krywiec. Krywiec. Ania. Cześć Ania, to jest ciebie, już znam. No nie, pożałosno. Ja mam kota. Ja wiem, że to jest potrzebne. Merci, no, pomysłu. Paweł? Herbatę. Czarna czy Melisa? Czarna jest w porządku. Melisa. Czarna czy Melisa? Melisa schodzi częściej ostatnio. No, my tutaj klejemy Melisa. Tak? No. Melisa. Też Melisa. Dla pana czarna. Dla mnie czarna. Jak nie masz innej, to czarna. Mam tego czarna. Gdy herbata jest już zaparzona, siadamy przy stole. Ania, jej siostra Sonia i ja. Sonia zna polski, więc zaoferowała, że będzie tłumaczyć. Początek inwazji zastał Anię w jej domu na obrzeżach Kijowa. Wielu Ukraińców od ponad miesiąca miała przygotowane walizki i plecaki, gdyby trzeba było uciekać. Jednak Ania i jej mąż do końca nie wierzyli, że inwazja jest możliwa. Mieli przygotowaną walizkę, ale pustą. Musieli wybrać szybko to, co mają do spakowania, ale jedno było pewne. Ich kot jedzie z nimi. Это не обсуждалось изначально. Мы перемещаемся только всей семьей. О том даже не разговаривались. Мы еще перемещаемы выключительно в полном комплекте. Мы выехали из Киева в обед. Выехали мы в полудня. Потому что уже на момент 8 утра весь Киев был красный от пробок. Потому что целый Киев был в корках. И выехать было практически невозможно. Выехать было праве неможливее. Люди, которым нужно было добираться бы по мирному времени 2 часа до их пункта назначения. В нормальные часы 2 години займует дорога. А они добирались 11. Ехали 11 годин. А мы выехали в обед не только поэтому. Выехали мы в полудня не только с той причины. Мы просто не могли выйти из квартиры, потому что мы морально не могли осознать, что это уже началось. Мы просто не могли выйти из мешкания, для того, что психически не могли себе усвядомить, что это уже начало. И когда возле наших окон начали летать истребители, и этот звук, который похож на выстрел, но он гораздо длиннее, начал трусить наши окна. Dlatego, kiedy мы через окна zaczęliśmy видеть и слышать вынищатель, если przetłumaczyć dosłownie, то есть такой специализированный самолет военный, и слышать стрелы, которые brzmią как выбух, але bardzo długi i inny, większy. И начали бомбить Гостомель. И начали бомбардовать Гостомель. А его видно, пожар был из нашего окна. И пожар было видно из нашего окна. И самолеты, которые кружили над ним, было видно. И самолеты, которые krążyły nad nim, było widać naszego okna. My poняли, że ждать больше нельзя. Zrozumieliśmy, że już nie ma na co czekać. No i co, wsiedliście w samochód i dalej na zachód? Czy mieliście jakikolwiek plan? Czy to było tak, że jedziecie i nie wiedzieliście dokąd? My очень благодарны naszym друзьям, которые приехали за нами i вывезли нас, поскольку у нас нету своего транспорта. My bardzo jesteśmy wdzięczni naszym przyjaciołom, którzy po prostu przyjechali po nas i zabrali nas, dlatego że my nie mamy swojego transportu. Они довезли нас до Житомирской области. Они довезли нас до обводу Житомирского. Это город рядом с Киевом. То есть место обок Киева. И оттуда мы уже добирались с нашими другими друзьями, которые также забрали нас на машине. И стамтуд ехали мы с иными нашими приятелями, которые тоже забрали нас на своем самоходе. Как долго ехали еще до границы польско-украинской?
do granicy samej, получается, больше троих суток добирались. Więcej niż 3 doby. Без Житомира, то есть всего в пути мы были 4,5 где-то. Ogólnie w drodze byliśmy 4,5 doby. Co się dzieje z twoją rodziną, która została na Ukrainie? Ilu uciekło, ilu zostało? U mnie осталась mama i babuszka. Z mojej rodziny zostali tam mama i babcia. Они находятся в полностью оккупированном городе. Они сейчас находим в целковите оккупованном месте, который находится возле границы с Россией, который сейчас находим около границы с Россией. И через них постоянно возят технику и солдат для Киева, для войны там. Через это место ciągle są przewożone военная техника и żołnierze на Киев. Этот город обстреливают градами. Это место есть обстреливано градами. Воздушная тревога звучит практически каждый час, каждые 2 часа. Аларм повітряний бжмі co godziny, co 2 godziny. W różnych częściach города идут боевые действия. W różnych częściach miasta są prowadzone walki. I ten город сейчас находится в блокаде. Оттуда никого не выпускают и не впускают. To miasto się znajduje w blokadzie. Nikt nie może ani wjechać, ani wyjechać z miasta. Część mojej семьи, кроме моего мужа и моей кошки, также перебралась. Это мама моего мужа и маленький брат. Часть моей родины też przebrała się do Polski. To jest matka mojego męża i jej małe dziecko. I dwojuradna sestra moja ze swoim przyjemnym rybionkiem. I moja kuzynka ze swoim adoptowanym dzieckiem. Jak oni sobie tam radzą, twoi krewni na Ukrainie, w tych miejscach, gdzie toczą się walki? Jak są w stanie to przetrwać? Jak próbują to przetrwać? A jeśli my mówimy pro mamę i babuszkę, jak mówimy o mamie i babcie, im очень сильно powiedzło, mają bardzo duże szczęście. W tym rejonie, gdzie oni żyją? W tym rejonie, w tej okolicy, co oni mieszkają. Иногда даже ничего не слышно. Czasem nawet nic nie słychać. To jest ta część города, to jest ta część miasta, która находится не по дороге на Киев, która się znajduje nie po drodze na Kijów. I поэтому моя мама продолжает работать. Dlatego moja mama kontynuuje pracować. Она работает санитаркой в больнице. Ona pracuje jako celowa w szpitalu. I ona chodzi na работу каждый день. I chodzi do pracy pieszo codziennie, bo nie ma autobusów też. Говоря про остальных, mówiąc o innych, w celom даже настроение. Ogólnie mówiąc o nastrojach. Первые сутки у всех была страшная паника. W pierwszą dobę wszyscy byli w stanie strasznej paniki. Nikt nie mógł powierzyć, że to происходит. Nikt nie mógł uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Сейчас все просто уже очень злые. Teraz wszyscy po prostu są bardzo źli. Все, кто остался, очень большое количество людей, они занимают активную позицию. Wszyscy, kto został, są aktywni. Они делают все, что от них зависит. Robią wszystko, co od nich zależy. У нас большая оборона, как это тероборона, mm-hmm. ну не официальная ЗСУ, а mm-hmm. это самое. Mm-hmm. В каждом городе. В каждом месте есть самоорганизованные так как бы дружины обороны локальной. И они постоянно производят какие-то действия, которые также прекрасно справляются с оккупантами. И вальчом równie dobrze с оккупантами. Вот этот город, который полностью оккупирован. То место, которое есть целковичи оккупированы. Они на какой-то второй или третий день. На другий или третий день. Собрались. Забрались. И напинали, напинали русским, чтобы они не ездили через город. И их начали объезжать. Забрались и попросту вытлумачили россиянам, чтобы не приезжали через место. И то заскуткувало тем, что начали ездить на около места. Вытлумачили с броню. Да. Так. Да. Они дрались, подрывали танки, бросали коктейли Молотова. Били еще, жуцали коктейли Молотова и стреляли. Как видишь наиближшие дни, тыгодни, месяцы? Как ты видишь наиближайшие дни, недели и месяцы? Сейчас мы постараемся быть наиболее эффективными и полезными нашей стране здесь. В той хвиле мы будем пробовать быть наибарджей скутечнее тутай для нашей родины и наших людей. Поэтому мы уже сейчас начали заниматься координацией гуманитарной помощи. Уже сейчас займемся координированием помощи гуманитарной. Потому что поляки очень сильно и много готовы помогать, и нужны люди с той стороны, которые бы это встречали и развозили. Для того, что поляки очень много хотят помогать и много оферуем, но нужно помочь в перетранспортировании и чтобы этим заняли по стороне Украины. Поэтому мы будем сейчас заниматься состыкованием людей. Поэтому мы будем заниматься łączeniem людей.
И дальше моя сестра хорошо знает язык, и у нее она преподаватель, польский язык. А далее моя сестра есть научителькой языка польского и достаточно добре знает польский. У нее есть мечта обучить украинцев польскому, которые в этом нуждаются. Она мала мажение научить украинцев, которые будут потребовать языка польского. Мы договорились о том, что я буду координировать этот процесс, а она будет заниматься обучающим. Умовились мы, что Аня будет координировать этот процесс, а я буду учить. Очень важно сказать, что наша ситуация очень простая на самом деле. Треба поведеть, что наша ситуация есть просто досить. Я ехала к сестре. Ехала до сестры. Но большей части людей, которые сейчас едут в Польшу. Але większa часть людей, которые сейчас едут до Польши. Повезло гораздо меньше. Они имеют дуже меньше счастья. Когда объявили закрытие границ для мужчин, когда оглашили замкнение границ для мужчин, на границе стоял просто дикий плач и вой женщин, которые прощались со своими мужчинами. Мы были в тот час на границе, и стал дикий, дикий плач и вытье кобет, которые зараз мяло еще жегнать со своими мужами. Очень многие люди бегут просто в никуда. Вело люди бегнет просто в никонт. Надеясь на то, что здесь им помогут. Маюсь надея, что тут кто-то им может помочь. С детьми, в которых нечего одеть, с рюкзаками с одними. С детьми, которые не имеют в себе убрать, с самыми плецаками. Выглядит это очень страшно. Выглядит это очень страшно. И в целом граница, которая заполнена только женщинами с детьми, выглядит очень страшно. И огульная граница, которая приполнена только кобетами с детьми, выглядит страшно. Наш день сейчас начинается с того. Наш день сейчас еще начинается от того, что мы списываемся со своими друзьями и родственниками. Уже пишем мы до всех своих знакомых и родины. Спрашивая, живы ли они? Пытаемся, что еще живем. Не попало ли в дом снаряд? Чи ниц не трафило в их дом? Практически все сейчас не спят на Украине. Праве все не спим. Мои друзья 2 дня жили в метро. Мои приятели 2 дня мешкали в метро. Перед тем, как их смогли вывести. Перед тем, как кто-то мог их вывести. Но женщины рожают в метро. Кобеты родзом в метро. Часто się mówi z zewnątrz, поза Украину, że Украина bardzo się zmieniła po 2014 roku. Что Украина очень изменилась. Ale nie tylko na minus, to znaczy, że weszli Rosjanie, weszli separatyści. No nie tylko w tym sensie, że nie tylko dlatego, że Krym były anektowane, ale to, że Ukraińcy stali się jakoś silniejsi, bardziej zwarci. I w tej chwili Ukraińcy to jest inny naród niż w 2014 roku. Nawet w pewien sposób mocniejszy. W określonym sensie. Tak ci się wydaje też? Тебе тоже так кажется? Если бы в 2014 году случилось то, что случилось сейчас, когда бы в 2014 году стало все то, что стало сейчас, нас бы захватили за 2 дня. Нас бы взяли за 2 дня. Мы были не готовы к этому. Были мы не приготовлены до этого. За это время, которое прошло, за эти 8 лет. За тот час, за те 8 лет. Мы сплотились. Jesteśmy bardziej zwarci. Мы знаем цену своей свободе. Знаем цены своей вольности. А то, что случилось за последние 5 дней, а то, что стало за последние 5 дней, Путин совершил невозможное. Путин сделал невозможное. Все, кто стеснялся, возможно, говорить о том, что они украинцы, или как-то очень тихо об этом говорил. Все, кто же еще стыдили говорить о том, что они сами украинцами, альбо как-то говорили, але тихо. Теперь кричат на весь мир. Теперь кричат на целый свет о том. Как они любят свою страну. Как кохают свой край. И защищают ее, и готовы умирать. Броню, готовы умереть. Это совсем другая страна, чем это было 8 лет назад. То есть целковичий иный край, ніж то был 8 лет тому. Твоя перспектива тутай есть теж специфічна, бо jesteś українкою, але родинне зв'язана jesteś з Росією. Да. Мой папа і моя сестра младшая, сводная. Мой тата і моя природня сестра младша. Они живут в России. Они мешкают в России. И мой папа живет в деревне. Мой тата мешка на вши. Сестра учится в Петербурге. Сестра учащая в Санкт-Петербургу. И сейчас переехала в Москву. Ты раньше припроводила до Москвы. И их мнения кардинально отличаются. И их опинии радикально еще ружнем за собой. Моя сестра, она читает, видит. Моя сестра чита, види. И, конечно же, она занимает адекватную позицию. И, очевидно, займует адекватное становиско. К тому, что происходит в Украине. До того, что сейчас идет сейчас на Украине. И она оказывает правовую помощь людям, которые попали в автозаки на митингах. И помогает людям, которые трафили до ареста, до полиции с протестов в Москве.
Дальше она помогает вести какую-то медиа, которая направлена освещать новости, правдивые новости из Украины. Проводи теж, współprowadzi jakieś media internetowe, które pokazują inne wiadomości, takie prawdziwe wiadomości. Она не ходит, не бегает и не кричит с призывами там, не убить ходит, Путина. Не ходит, не бегает с криками «забить Путина». Но ведет важную работу внутреннюю. Але проводит важную вовнешнюю працу. При этом она не может долго находиться в деревне с родственниками и друзьями родственников. Nie jest w stanie długo przebywać na wsi u taty z jej krewnymi i przyjaciółmi krewnych. Poskolku ta pozycja полностью wzięta z telewizora. Dlatego, że ta pozycja jest całkowicie wzięta z telewizora. I niemnoga jeszcze pro siostrę, 2 года назад. Jeszcze mówiąc o siostrze, 2 lata temu. Z niej sytuacja była też druga. Z nią ta sytuacja też inaczej wyglądała. Ona mówiła o tym, że ona wnie polityki. Mówiła, że ona jest apolityczna. Это не ее дело. То не есть ей справа. Она не хочет в этом разбираться. Она не хочет. Она еще слишком маленькая. Она из-за молода. Но сейчас teraz, она говорит о том, что нельзя оставаться в стороне. Мовит, что не можно заставить в боку. Ну и занимает оппозиционную позицию. И занимается оппозицией. А все друзья моего папы. А все приятели моего таты. Говорят о том, что Путин освободитель. Мовим о том, что Путин то вызволитель. И приводят пример относительно того, что если что-то гниет, это нужно отрезать. И даем приклад, что если что-то гниет, то это нужно откроить. Говоря в контексте об Украине. Мовенц о Украине. Я написала большое письмо папе. Написала дуже лист до таты. И с вопросом, долго ли они будут бомбить нас. И с питанием, чи еще долго будут нас бомбардовать. И почему Россия производит геноцид Украины. И для чего Россия приводит людобойство. Угу. На Украине. Он не стал со мной конфронтировать. Не конфронтовался со мной. Сказал, что не время для споров. Поведел, что сейчас не есть час для дискуссии. Ну и война это трагедия. И же война то есть трагедия. Но с 2014 года. Але с 2014 року. У нас с ним практически нет отношений. Не имеем из них релаций. А потому что он изначально говорил, что Украину захватили бандеровцы. До того же от початку говорил, что Украина есть зневолена через бандеровцев. Поэтому то, что он сейчас хотя бы признает о том, что... Же teraz он признает, что так есть. Что воюет Россия же, на территории же, Украины. Же Россия воюет на территории Украины. Это большой прорыв. То есть великий прогресс. Моя младшая сестра, которая там. Моя младшая сестра, которая есть сейчас там. Говорит о том, что только в крупных городах. Мовит, что только в меньших местах. Есть какой-то процент адекватных осознанных людей. Есть какой-то процент адекватных и сведомых людей. В деревнях. На всех. Которых большинство в России. Большая часть России это деревни. А меньшая часть России это сам все. Там Путин головного мозга. Там диагноза Путин мозгу. To znaczy, jak to rozumieć? No jak jest rak mózgu, to tak jest Putin mózgu. No taki żart językowy. Ale powiedz... Jak ci jest z tym, że z tatą się nie możesz dogadać w tak fundamentalnych kwestiach, w tak ważnych dla ciebie? Ну, я расстроилась один раз в 2014 году. Я засмучилась один раз в 2014 году. После этого потом все стабильно. Всё стабильнее, уже так уж достало. Я понимаю, почему у них так происходит. Я разумею, для чего так маем. Их промывают по телевизору, и их агитируют, и им рассказывают, и навязывают то, что они хотят. Есть агитация, прание мозгу. Очень печально, что мой папа сделал выбор слушать телевизор, а не меня. Бардзо смутно, что тато зробил выбор слушать и верить телевизии, а не мне. Поэтому я не особо разочарована сейчас. Я один раз расстроилась, не дальше я просто живу с этим. Не я там, teraz tym sfrustrowana. Już to zaakceptowałam, już tym żyję. Я не знаю, когда и как мы сможем отдать долг. Я не знаю, когда и как мы могли отдать этот долг. Вам за всю заботу. Вам за целом троска. Которую мы почувствовали здесь за вот эти дни. Которую мы тут и чуем через эти дни. По конкретным примерам. Если ходить о конкреты. Мне понадобился врач. Я мусяла достать до лекаря. И очень быстро нам помогли, во-первых, его найти. И бардзо шибко нам помогли зналичко. Агнешка, спасибо.
Она посмотрела меня, дала профессиональную консультацию. Она справила мне, сбадала, дала профессиональную консультацию. Это был врач, гинеколог, который не взял ни копейки с нас. Это была пани доктор гинеколог, которая не взяла ни гроша с нас. Со слезами на глазах отказывалась и за узами в очах отмовляла приемчая пенензы. Ну хотя мы были готовы, как бы это нормально. Хотя ж были мы готовы, бы то есть нормально платить. Когда понадобилось перевести мою сестру с мамой моего мужа, когда была потреба перевести мою сестру с мамой моего мужа, откликнулось сразу очень много людей. Натихмест отозвалось барзо вело люди. Из разных городов, из разных мест. Готовы были ехать 3 часа прямо сейчас, были выезжать. Были готовы выезжать ту и терас на тих мест и ехать 3-4 годины. Нужно было их поселить, откликнулось 3 или 4 варианта, среди которых мы уже выбирали. Ого. Треба было знать еще мешкание, и одразу же знала 3-4 варианта, и могли мы выбирать, несамовито. И все это решилось за 40 минут. И все то, что действовало в течение 40 минут. Поэтому мы чувствуем заботу со всех сторон. Мы чуем троска с каждой стороны. И благодарим Бога, что хоть с одним соседом нам повезло. И дякуем Богу, что хоть с одним соседом мы имеем счастье. Jest środa, 2 marca 2022 roku. Kolejka samochodów na granicy w Krościenku jest mniejsza o co najmniej połowę niż było to w niedzielę, 3 dni wcześniej. Nikt nie wie dlaczego, ale są podejrzenia, że to tylko chwilowa przerwa. Liczba uchodźców w Polsce przekracza już 400 tysięcy ludzi. Na przejściu granicznym w Krościenku od strony polskiej spokój. Wolontariusze, Straż Graniczna oraz strażacy dbają, żeby każda osoba po wejściu do Polski miała coś ciepłego do zjedzenia. Dzieci dostają przytulanki. Filip, jako oficjalny koordynator akcji pomocowej o nazwie Slot na granicy, jest gotowy na przejazd na drugą stronę. Po informacje. Chcę wiedzieć dokładnie, co jest tam potrzebne. Jego bus oklejony jest kartkami z informacją o akcji humanitarnej. Dzięki temu będzie łatwiej poruszać się pomiędzy uzbrojonymi posterunkami lokalnej ukraińskiej milicji, która pilnuje porządku. To, co jeszcze w niedzielę wydawało się barierą nie do przebycia, przejazd na Ukrainę i szybki powrót, teraz jest w zasięgu ręki. Chcemy dojechać do Chyrowa, kilkanaście kilometrów od granicy, ale wcześniej robimy postój w jednej ze wsi. Jesteśmy teraz po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Krościenku, koło Ustrzyk Dolnych, kilka kilometrów w głąb Ukrainy. Tutaj widzę, przed sobą jest sznur samochodów ustawiony, w kierunku polskiej granicy oczywiście. Ten sznur jest dosyć długi, ale podzielony jest na takie segmenty, powiedzmy, między którymi są posterunki ukraińskie, które myślę, że jakoś regulują tym ruchem. Większość samochodów, jak być może słyszycie teraz, ma włączone silniki. Wcale mnie to nie dziwi, bo jest po prostu zimno bardzo. A taki samochód wychłada się przy wyłączonym silniku, niepracującym silniku dosyć szybko. Z drugiej strony pytanie jest, na ile wystarcza ludziom paliwa, żeby tak tu przez 2-3 dni, bo tyle słyszeliśmy, że to trwa, stać i ogrzewać się po prostu. W tej chwili Filip rozmawia z sołtysem tutaj miejscowości, która jest najbliżej granicy i próbuje ustalić, co jest potrzebne tym ludziom tutaj na miejscu, jak można pomóc. Widzę tutaj, jest kuchnia polowa ustawiona przede mną, jest jakiś koksownik tutaj w jakimś budynku, który przypomina może jakiś urząd, nie jestem pewny dokładnie. Przez otwarte drzwi widzę, że są stoły, na tych stołach jest jedzenie, jest jakieś picie, więc no, jest tu jakaś opieka, coś się dzieje. Ale zobaczmy, co ustalił Filip. Ми зараз з Львова приїхали сюди, Макдональдс нам за все булки, всякі так, з Львова, Львова. Макдональдс запевнив їдзення. Нам та запевнив зараз сюди. А у Львові поясни, що все пакують великі буси. У Львові є фура, тір, і тут на Харків, на Суми, тут далі, туди. Ага. І там сам речі заладовані, щоб вислати далі на схід. Так. Daj mi kontakt. Nul. Filip zbiera kontakty od ukraińskich aktywistów. W końcu natrafiamy na Michała i Andrzeja. Andrzej to po tej stronie granicy jeden z liderów akcji pomocowej. Do tego, co ważne dla nas, mówi po polsku. Namioty z ciepłem są potrzebne. Tak, potrzebne będą na pewno. Na pewno. Ogrzewanie plus, jeżeli byśmy... Od razu ogrzewanie do namiotu, tak, na pewno. Tak. Ideali by było, powiem tobie szczerze,
powiedzmy, jakieś kurde materacje, jeszcze coś. Od razu, żeby było w komplecie. Powiedzmy, tak, nawet, jak, jest namiot, dzieci, tak. Jak jest namiot, powiedzmy, w teorii na 50 tak, osób czy tak, na ile, no tak. Nie? To od razu tam przywieźli, załatwili, my już wiemy, że tam będzie 50 osób czy 100 osób w teorii, tak? Bo tak. Tamte granice, kurde, tam kolejki straszne. No od tak. My za dwa dni faktycznie rozładowali, bo to była masakra. A tam dalej jest tak kiepsko? Proszę, tam kiepsko, dalej jest kiepsko. Jak wczoraj tylko urodziło dwie kobiety w kolejce. Wczoraj też było. Tutaj? Tak. Ale co się z nimi stało? Macie jakąś karetkę? Ktoś przyjeżdża? Oczywiście, a tak. A karetek tak? Potrzebujecie więcej po tej stronie? To by było dobrze. Okay. Teraz w tej chwili sam rozumiem, to będziemy to załatwiać dalej, tak. bo są karetki chętne. Dalej różnych medycznych preparatów tak, to potrzebujemy. Też. To jest bardzo ważne. Od mówi. Bandaże? Nie bandaże, a te, wiesz co, żeby przycisnąć, żeby... Opaski łóżki. Tak. Okay. O, to jest ważne. Opaski mówię, chłopaki, mówię tak jak jest. Na pierwszym to, co ja mówię, tak. Co się stosuje żołnierzy, tak okay, co dobra. Można, bo państwo między sobą dają radę z bronią. Tak. Od, dalej, następna druga ważna rzecz to jest medycyna, wszystko medyczne. A kamizelki kumuloodporne możemy... My już trochę przywieźli, ale jest problem, dobra. Bo oni kurde kosztują tam. Dobra. Bo 6 po 8 tysięcy, takie dobre. Dobra. No. Musimy się przygotować na coś dłuższego, a to trzeba mieć skoordynowane. Oczywiście, i tak. Trzeba to robić co z trzeba. Sensem. Tak. Co trzeba, a nie, tak. Że wszystko. Tak. Bo u nas też, wiesz, teraz dają, ale jak się zmęczą, jak to nas uderzy ekonomicznie, tak. To będzie inaczej. Tak. Więc myślę, że to musi być coś, co ma, wiesz, to jak tak. Na wojnie po prostu. Za wszystko bardzo dziękujemy. Zrozumiała rzecz. A jak jest skoordynowany, to jest dużo lepiej. Wjechało do Ukrainy już gdzieś 80 tysięcy. Z Europy super. Te, co pracują tam. 80 tysięcy przyjechało. My pierwszy raz w południe z chłopakami przyszli do domu za tych 5 dni. Czy 5 dni byliście cały czas tutaj w terenie? Tak. Oj, a ile spaliście? Wiecie godziny, nie ma spania. Nie ma jedzenia, nie ma spania. Ja nie wiem, jak to kurde tak łoży, się nie chce jeść, nie chce się spać. Dwie paczki, trzy papierosów, kurde. Перший день було балага трішечки. Збігу з правої сторони, його зараз можна їхати показати. Так, щоб то урегулювати. Так то було. А зараз ми вже зробили такий штаб, що все їде на одне місце, і там все розпакуємо і складаємо. Переїзд є супер. А колійка була 25 кілометрів. 25 кілометрів. Я бо я там був на кольці. Czyli 25 km było najdłużej, a teraz ile ma? 10? A 5? Nie. Nie, jest 6. 6 kilometrów. 7 kilometrów. Tak, więcej nie, ale jak tam centralno tu znietnie. Ale ludzie jadą. Rozumiecie? Z drugiej granicy dzwonią jeden do drugiego, nie ma kolejki i bardzo podjeżdżają. Jeśli jest jakieś niepełnosprawne dziecko, prawda? Tak. To teraz już da się je szybciej przewieźć? Nie, kto takie ma jakieś wady, to my puszkamy bez kolejki. Bo ja mam jednego chłopaka, który ma, nie wiem czy dzisiaj albo jutro jechać. On jest bardzo, bardzo chory. Bez kolejki jadę. Okej, okay. I kobiety bierać. W ciąży wtedy też, czy nie? Nie, kobiety w ciąży troszkę ciężej. U ciebie jest dzieci? No. Tak, czwórka. Czwórka, u mnie pięć synów, jedna córka. Tak. Chodzi o to, że ty najwięcej lubisz swoich dzieci, a ja najwięcej swoich dzieci. I teraz jak jest taki wybór, powiedzmy, jedna kobieta w ciąży, druga w ciąży, piąta w tak, ciąży, ja to rozumiem. Dziesiąta w ciąży. I teraz słuchaj, jak my zrobimy drugą kolejkę, jakby była droga szeroka, nie ma sprawy. Jak my zrobimy drugą kolejkę, będzie ruch zablokowany i wtedy będzie masakra. No. Rozumiesz? My wszystkie ludzie, wszystkie rozumiemy. Tak, rozumiesz? Tak. Powiedzmy tak, sytuacja. W pełni się zgadzam. Stoi, mówię tobie szczerze, stare jakieś kurde auto, dzieciaki w aucie, ale w każdym jednym aucie dzieciaki. Mówimy tak, mówimy, zostaw tu auto, bo ty już zmarzła, to wszystko. Zostaw tu auto, do autobusa i już ty jest na granicy. Dokładnie. No nie, a z autem jak? No ja mówię, auto do autobusa nie wsadzimy. No nie. No o taka sytuacja. I ten, to ja mam w Polsce dużo rodziny. Mam w Polsce firmę swoją. Tak? Chłopaki, kurde, ja po prostu... Jak trzeba, powiedzmy, coś zrobić, to wszystko rzucam i z chłopakami tu robimy. Jakąś robotę, no nie?
No ale wiesz, ale ja zrobiłem dokładnie to samo. Tak, oczywiście. Miałem firmę i aktualnie ją rzuciłem, zadzwoniłem do znajomych, powiedziałem, słuchajcie, wierzę, że uda nam się tutaj przebić i zacząć koordynować jakieś rzeczy, skoro mamy tyle kontaktów i wszystkiego, a ja tu mieszkam obok i mam jakieś doświadczenie, powiedziałem mojej żonie, zamykamy to i tyle, nie? Jestem pod wrażeniem, że zachowujecie taki spokój. No, to znaczy, mam takie wrażenie, jakbyśmy się spotkali na jakichś wakacjach, sobie rozmawiamy, a nie podczas wojny. Nie, nie przeżywali. Czemu będę ująłeś, będę ująłeś. Chodzi o to, jest prosta taka sprawa. Najgorsza sprawa to jest panika. Człowiek jeden raz w życiu się ma urodzić, tak? No nie? No i musi umierać. Komu kiedy przeznaczony, także to jest normalna sprawa. Nasze wszystkie mówią, w 14 roku, jak się zaczęła wojna, to wszystkie uciekali, wtedy wzywali wszystkie do wojska. I był tutaj taki wypadek, że jeden uciekł do Polski na pracę i do tygodnia spadł z trzeciego powierzchu i się zabił. Z trzeciego piętra, tak? Uciekł z Ukrainy w 2014 i zabił się w Polsce. Z na Budulianicy. No, jak ma umrzeć, to i tak umrę. Czy tu, czy tu. Co jak ma żyć, to będzie. Jak ma żyć, to 90 lat. Jak ma żyć, to ma żyć. Jest czwartek. 3 marca 2022 roku. Rano, kiedy dzieci są już w szkołach i przedszkolach, siadam z Agnieszką i Filipem do śniadania. Jak zwykle, na stole wybór jest duży, a apetyt rośnie przez samo patrzenie. Dziękuję. Do dźwięki. Będziesz miał tło, Paweł. Ketchup jest charakterystyczny, o ile jest pełen. Jest znany kontekst. Tylko i wyłącznie. A Filip no stop wisi na telefonie. Sprawdzałeś, ile już wydzwoniłeś minut? Godzin. Albo dni. Nie wiem, ale już tak myślę, że dzisiaj Marcin pewne rzeczy przejmie, bo jakby zgodził się, żeby pracować z nami. Dużo osób się już zgłosiło, takich fajnych, konkretnych, które są gotowe przyjechać tutaj na jakiś czas po to, żeby konkretnie to wesprzeć. I to są tacy ludzie, których ja znam, mogę z nimi pracować. Nie wiem, jak bardzo ta sytuacja na granicy się na przykład rozwinie, tak? Aktualnie ten ruch jest mniejszy, ale on w każdej chwili się może bardzo zwiększyć, tak? Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że jest plan na to, żeby Rosjanie atakowali, bombowali Odessę. Przy czym nie wiemy, czy to jest prawda, bo jest mnóstwo informacji, które nie są potwierdzone. Może być prawda, może nie być prawda. No właśnie, ale pomyślałem sobie, że nawet jakbyśmy tam ten namiot mieli rozstawić i miałby służyć temu, że chociaż na chwilę ludzie będą mogli odpocząć sobie, a nawet jeśli byśmy mieli zrobić tam w tym namiocie coś fajnego dla tych lokalsów, którzy tam pracują, dla tych Ukraińców, takiego naszego slotowego, na przykład jakiś koncert w środku, żeby mogli przyjść odpocząć albo, nie wiem, dla nich coś po prostu zrobić, podziękować też im za tą pracę, którą oni tam robią po tamtej stronie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jest dużo różnych rzeczy, które tak naprawdę można robić i to jest elastyczne. Teraz muszę zbudować zespół ludzi, którzy będą jakieś rzeczy robić. Nie? Tylko jeszcze raz, jest życie cały czas. Dobrze mówię, Aga? Ale nasze życie tak wygląda przez cały czas, no. No może nie aż tak napięte, ale takie momenty zdarzają się dość tam regularnie. Znaczy ja jestem osobą zorganizowaną bardzo w takich praktycznych rzeczach. Tak, Filip jest wizjonerem, więc czasami mnie wkurza, bo ja go proszę jakąś taką drobną rzecz i po prostu on niespecjalnie się kwapi. Znaczy nie, że nie kwapi się, tylko po prostu nie jest w stanie tego zrobić, bo... No bo mózg mi się przestawia troszkę na myślenie jakieś... Wizję po prostu ratowania świata. I okej, ja taką wizję też mam, tylko ja jestem osobą praktyczną. Dla mnie, nie wiem, przyjdą osoby, ja ich nakarmię, ubiorę, załatwię im wszystko, co potrzeba. Ogarnę w tym czasie dzieci, jeszcze wyślę paczkę, która gdzieś w międzyczasie tam była i sobie spokojnie z tym dam radę. Jestem matką wielodzietnej rodziny, więc muszę mieć podzielność uwagi. Wielopsiej również. I wielopsiej, tak. Kiedyś jeszcze mieliśmy właśnie kozy i barany i różne tam inne rzeczy, ale potem zjadł mi cały ogródek i no to stwierdziłam, że jednak nie. Ale pojechały w bezpieczne miejsce z dożywotnią gwarancją, że będą żyły sobie do śmierci, nikt ich nie będzie po prostu zabijał na mięso czy coś w tym stylu. No, także no nie wiem, no musimy sobie jakoś poradzić. Ja w zasadzie to nie mam jakiegoś planu. Myślę, że postaram się wrócić trochę do kuźni i zrobić to, co jestem w stanie sama zrobić. Póki nie mam jakichś takich konkretnych zadań wyznaczonych, że
jest tu teraz ktoś i ja muszę jechać coś zrobić. Czy... Tak, że jest wielka na przykład garkuchnia po stronie ukraińskiej. Ja mogę gotować w garkuchni, ja się nie boję takich i rozdawać rzeczy. Zupę, tak jak na Woodstocku robiłaś. Nie ma problemu, ja to mogę robić, tylko po prostu nie chcę takiej bezczynności czekać, nie wiem na co. Więc jak będę miała zadanie, to jestem gotowa w każdej chwili. Tak długofalowo myślę, że dobre są te wszystkie działania, które próbuje właśnie teraz zrobić Filip, między innymi przez Slot, jakieś tam inne organizacje, bo tych ludzi już jest sporo. To są głównie matki z dziećmi, które no też, nie ukrywajmy, nie zawsze będą mogły pójść do pracy. Żeby im to umożliwić, będą potrzebne przedszkola, będą potrzebne żłobki. Tak, ja już rozmawiałem dzisiaj z panią z przedszkola tutaj, że ona jest chętna, żeby w razie czego poprowadzić coś, a szczególnie, że okazało się, że straciła też dotację na prowadzenie takiego fajnego przedszkola, więc jeśli rząd jakiegoś projektu nie da konkretnego na budowę tego typu przedszkoli, to myślę, że będziemy wtedy szukać pieniędzy, na przykład, żeby tym paniom pomóc dalej prowadzić przedszkole dla tych dzieciaków ukraińskich. Ja bardzo, bardzo będę chciał wrócić do jakiejś normalności. Nie wiem, co z Kuźnią. Nie wiem. Nie mam naprawdę pojęcia. Kilka takich prac tam jest, co muszę dokończyć, ale to nie jest na strasznie dużo czasu. Natomiast może się okazać tak, że jeżeli to będzie długotrwałe i mocne, to może się zastanowię, jak wykorzystując te nasze sprzęty, które mamy w kuźni, tak? No bo mamy tam spawarki, mamy piły, mamy różne rzeczy, być może przestawić się na jakąś inną produkcję po to, żeby dać pracę jakimś, chociaż to właśnie, tu jest ten problem, że nasza praca jest bardziej dla facetów, nie? Ale może, naprawdę Pawle, nie mam pojęcia, jeśli chodzi o to, na pewno chcę wrócić do normalności, podejrzewam, że jeszcze tydzień będzie takiego wariatkowa dla mnie, tak sobie obstawiam, natomiast w międzyczasie na pewno chcę i tak znaleźć jakąś chwilę, żeby spędzić czas po prostu z dziećmi, z Agą w spokoju, samemu też chwilę gdzieś po prostu się wyautować. Nie, no spokojnie, ja Filip cię rozumiem, to nie jest, że... Ja naprawdę sobie z tego zdaję w pełni sprawę. Mhm. Natomiast jasne dla mnie też jest to, że dla mnie to nie jest jakaś nowość. Ja starałem się przez całe życie w ten sposób funkcjonować, nie mówię o takim wariatkowie, tak, ale mówię o tym, że no byłem zaangażowany w tego typu działania, pomagaliśmy różnym ludziom. Kiedy byłem na studiach, to mieliśmy dom otwarty i kurczę, jakichś punków różnych i innych przyjmowaliśmy do naszej chaty. Dziewczyna, która uciekła z domu, pomogliśmy jej do domu wrócić. Przyjmowaliśmy bezdomnych, braliśmy jedną osobę, dwie, na tyle, na ile nas było stać. Próbowaliśmy ich angażować w pracę, szukać im pracy. To miało struktury, to miało ręce i nogi. I tak było przez całe nasze życie, różne takie akcje. To też jest ciekawa historia, bo jak tutaj żeśmy wpadli na taki pomysł też, żeby założyć właśnie fundację, skończyło się to przedsiębiorstwem społecznym i tym, że zatrudniliśmy kilka osób z problemami, tak? Może złe słowo z problemami. To... W trudnej sytuacji. W trudnej sytuacji, o, w trudnej sytuacji. Ale to chyba też tak, że wy też macie za sobą zakręty życiowe i może przez to jest wam łatwiej zrozumieć, jak to jest na tym zakręcie być i sobie poradzić potem. Mamy, z na mieliśmy i może czasami jeszcze mamy, chociaż aż takich mocnych jak mieliśmy to pewnie nie, ale wiesz, my przeżyliśmy zakręty życiowe i może to trochę rozumiemy, ale znam też kupę ludzi, którzy wcale nie przeżyli zakrętów życiowych, a to samo robią, więc myślę, że to chyba nie o to do końca chodzi. A znam ludzi, którzy przeżyli zakręty życiowe, wyszli na prostą i wcale nie mają ochoty pomagać nikomu, więc nie wiem, czy to do końca o to chodzi, nie? Ja zawsze żyłem z taką świadomością, że nie mogę ufać temu, że jest bezpiecznie aktualnie teraz i że wszystko będzie super i że żyjemy w jakimś super przedziale cywilizacyjnym, gdzie już osiągnęliśmy pułap, że wszystko jest bezpiecznie, dobrze i cudownie. Bo na całym świecie wojny się przez cały czas działy, dużo złych rzeczy się po prostu dzieje i zawsze żyłem z taką świadomością, że lepiej być przygotowanym i gotowym na to, że w takich sytuacjach trzeba się ogarnąć i zająć się sobą, swoją rodziną, bo to jest najważniejsze, ale nie tylko, bo trzeba też w jakiś sposób służyć innym ludziom. Tak. To jest taką myślą też powstało to pomieszczenie nad kuźnią, tak? Że żeby służyło i już służyło kilku osobom, które no Weronika, która mieszkała potrzebowały tam, tego miejsca do mieszkania. Oprócz tego służyło dla naszych znajomych, jak było fajne miejsce, nie można się zatrzymać, ale jakby było z myślą o tym, że jeśli będzie taka potrzeba, no to fajnie, żeby takie miejsce po prostu tam było, no bo ja tego mieszkania tam nie potrzebuję. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze wykorzystywane i jeszcze pomoże iluś tam osobom. No ale wiesz co, wracając jeszcze do przyszłości takiej całkiem, to nawet jak kupowaliśmy dom, to ja myślałem sobie, że wiesz, czasami ludzie kupują dom i myślą sobie, to jest takie polskie bardzo. To jest mój dom teraz, moja ojcowizna tutaj prawie, albo dla moich dzieci. Będę tutaj już mieszkał, nigdzie się stąd nie ruszę, to jest w ogóle dożywotnie, nie? No ja takiego myślenia nigdy nie miałem, bo no,
Dom to jest tylko tak naprawdę jakiś przedmiot, tak? Który nam może służyć, który może być fajnie zrobiony, w którym możemy się... Mogą na przykład klamki działać dobrze. Mogą na przykład klamki dobrze działać. Tutaj tak? Aga pije do tego, że klamki czasami... Aga, proszę cię, naprawdę, no po prostu... Tak, ma rację. Ale no, można go ładnie zrobić, można się w nim dobrze czuć i mieć przygodę. Ja na przykład cieszyłem się, że ten dom kupiliśmy, że to był taki dom, jakim marzyliśmy, że to był drewniany dom w fajnym miejscu, gdzie są górki dookoła, chociaż czasami mam mało czasu, żeby na te górki sobie tam pójść i posiedzieć. I że mogliśmy go zrobić, w sumie, że jakoś tak oboje się dogadywaliśmy, co było cudem pod względem tego, że jak on ten dom ma w środku wyglądać, jak jakiś wnętrzy i w ogóle. I super to było. Tak znajomi się pytają, no to masz ten dom, to super, to ty będziesz tu przez cały czas. Ja mówię, że nie, że ja i tak gdzieś w środku tak sobie myślę, że my tu pomieszkamy, nie wiem, 10, 20, bardziej myślałem o 20 latach, kiedy nasze dzieci dorosną i nie wiem, i ta kuźnia i to wszystko, traktowałem to jako taki dar. Ja w ogóle myślę sobie, że mam taką filozofię pod tym względem, że to, co jest nam dane w pewien sposób, dane jako coś, co możemy używać, coś, co nie jest też tylko dla nas, coś, czym możemy służyć i coś, co jest przejściowe. I tak pomyślałem sobie, fajnie, że mogę to mieć, fajnie, że mogę to używać, lubię tą pracę w kuźni, ale tak cały czas myślałem sobie, że przyjdzie taki moment, że może to albo przekażemy jakimś ludziom, którzy będą chcieli to robić i coś fajnego przy okazji pomagać i tak dalej, albo nasze dzieci będą mogły to, nie wiem, przejąć, mieszkać tutaj w tym domu kiedyś. Ja bardzo bym chciał na taki pełen jeszcze znowu wymiar zaangażować się w pomaganie gdziekolwiek można. Chciałbym być w miejscach, które, nie wiem, potrzebują. A najlepsze to w ogóle by było, jakby to można jeszcze jakimś podróżowaniem połączyć, bo uwielbiam podróżować, więc da się, nie? Da się to zrobić i to jest chwilowe, nie? Chwilowe. Masz to, potem możesz mieć coś innego, nie? Także dla mnie cała ta sytuacja teraz bardziej zmusiła mnie chyba do tego, żeby przyspieszyć pewne rzeczy. Natomiast nie wiem, co będzie za 3 tygodnie. Jak się okaże, że teraz wracamy bliżej, jak się okaże, że wiesz, że ta maszynka tutaj na granicy działa fajnie, albo się skończyły jakieś rzeczy, to ja, jeżeli nie będzie takiej opcji, to po prostu od razu spokojnie wracam do kuźni i zastanawiamy się, co dalej, nie? Więc trzeba być elastycznym, nie? Tutaj najważniejszą rzeczą jest to takie długoterminowe dla mnie teraz pomaganie i granica, wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co orientuję się, działa dobrze. I te osoby, które tutaj już są, no to zazwyczaj właśnie jechały do kogoś, do jakichś rodzin, do znajomych, to byli ludzie powiedzmy z jakimiś pieniędzmi, to nie byli jacyś ubodzy ludzie. Oni szybko się zorganizowali, po prostu uciekli, ich tam mężowie, starsi synowie pozostawali. Wyjechały głównie kobiety z dziećmi, osoby jakieś starsze, schorowane. Ale wydaje mi się, że będziemy czekać teraz na osoby, które może są mniej zamożne i czasami bardziej potrzebujące. Więc jakby super, że po prostu jest tutaj ta gotowość i mam nadzieję, że ona będzie przez cały czas, że ludzie się tak szybko nie wypalą i nie zmęczą tym tematem. Ale wydaje mi się, że serca na tyle są gorące póki co, że jest ogromny potencjał, że damy sobie radę z tymi wszystkimi osobami, że będą zaopiekowane. Po prostu zadzwoniła koleżanka, mówi: Agnieszka, jest wojna, Ukraina została zaatakowana. Ja jeszcze nieprzytomna, po prostu oczy szeroko otwarte i od razu jechaliśmy tutaj robić coś, załatwiać i tak dalej. Jeśli się obudzimy w takiej rzeczywistości, że nie wiem, no u nas jest wojna, no to po prostu... No będziemy no co, dalej robić to, co robiliśmy. Wpływu, tak? No więc po prostu będziemy się starać robić tak, żeby przede wszystkim, no nie wiem, zabezpieczyć naszą rodzinę, przynajmniej ja tak chcę. Ale jeśli tylko będą jakieś takie sytuacje, że będzie można komuś pomagać, no to jest oczywiste dla mnie. To teraz musimy sprawić, czy chyba to z tego. No na pewno. Jest prawie wypita. Jakbyśmy pili jeszcze chlebka. Mhm. Dziękuję. Także po prostu trzeba żyć, ustabilizować to i tyle. Nie, no bo panika i strach to są najgorsze rzeczy. Raz, że organizm wykańczają, a dwa, że tak naprawdę też logiczne myślenie zabierają, więc no, szkoda. Nawet tam stojąc w tej kolejce do granicy wielogodzinnej, wielogodzinnej, to dziewczyny tam sobie rozmawiały, śmiały się i ktoś patrzy z boku, kurczę, no przecież jest wojna, przecież one powinny być smutne i przestraszone. Nie, właśnie chodzi o to, żeby po prostu w tym całym szaleństwie jeden człowiek został człowiekiem, tak, żeby było normalnie. A poza tym też tak właśnie tam, jak tam gadaliśmy wtedy z tymi różnymi ludźmi, to dużo komunikatów jest takich, wiecie, że oni też jadą tutaj, się tak nie boją, bo mają tak jasny przekaz, że Polacy ich przyjmują, że się chcą nimi zaopiekować. Że oni wiedzą, to i tak nawet tam słyszałem, nie, wy Polaki tam pomożecie, wiemy, że pomożecie, nie? Wiemy, no tam jedna babka mówiła, że no, ta wojna i tak dalej, ale mówi, tak myśleliśmy, że jakby co, to pomożecie na pewno.
kurczę, to fajne jest, nie? Prawda. Że ktoś ma o Polakach dobre zdanie. Dobrze się... Aga? No, ja mam takie poczucie humoru i nic z tym nie zrobię. Wiem, że Polakach wielu ma dobre zdania. No. Czas się trochę myślenia o tym, że Polacy kradną auta w Niemczech tylko i wyłącznie, już trochę przeszły. Kradną też gdzieś indziej? No na pewno, myślę, że na nie, pewno. Nie, no to są bardzo pracowici, są zorganizowani. Tak. Są dobrymi pracownikami, więc i potrafią... Podobnie zresztą tak? Jak Ukraińcy. Są kreatywni. Są też kreatywni o Ukraińcach było, że kradną samochody. I to jest bardzo ważne, na takiej zasadzie, no nie wiem, nie mam motka, no. To bije tego gwoździa, kurczę, kawałkiem tam metalowe no. Coś leży, albo kawałkiem drewna, albo czymś takim, tak? A... Bo sponsorem tego kraju jest słowo kombinować. Tak. Tak. Ja myślę, że naprawdę my jesteśmy bardzo, bardzo kreatywnym narodem. No ale co? Jest jeszcze tego tostu. Już sobie jem zaraz. Ja sobie chyba zrobię drugą herbatę. A ja trzecią kawę. Dobra. To była relacja z 5 dni spędzonych przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Krościenku, niedaleko Ustrzyk Dolnych. Wszystkie nagrania powstały między 27 lutego a 3 marca. Pamiętajcie, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień, więc jeśli chcecie pomóc, jeśli chcecie się zaangażować, najpierw sprawdźcie, co i gdzie jest potrzebne. Pomoc jest piękna, a pomoc skoordynowana piękniejsza. W trakcie finalizowania pracy nad tym odcinkiem Filip i zbudowany przez niego zespół o nazwie Slot na Granicy pracują już nad pomocą humanitarną na rzecz uchodźców, współpracując z innymi organizacjami przy innych przejściach granicznych. Wiadomo, że jeden ze specjalistycznych namiotów trafi na Ukrainę jako szpital polowy. Od tygodnia żyjemy w nowych czasach. Teraz jak nigdy potrzebna jest solidarność i otwartość na tych, którzy tego bardzo potrzebują. Dziękuję Agnieszce i Filipowi za pomoc przy realizacji nagrań, za ciepły kąt i wsparcie na każdym etapie mojej pracy. Słuchaliście specjalnego, 96. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Wszystkie odcinki powstają dzięki wsparciu słuchaczy na patronite.pl. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i powinna być kontynuowana, dołącz do zbiórki. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za pomoc oraz za dobre słowo. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego i spokojnego dnia. Evacuata, 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 evac
Ми любили з тобою шалені фести. Наше сонце та дощ нерозлучні були. Ти міг зорю ж мені серед ночі принести. Я ще глав тобі вранці кружку води. Ромео, Джульєта, Трістан та Ізольда, Пенелопа та Одіссей. Твоя муза Розетта, Ребета стогне. А я відтепер твій суперклей. Евакувата, 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 c'est pas ton tatou qui grimpe vers ton cou. T'es trop chelou comme un Bouddha fâché. Dans ma jaloux sympa, comme un café salé. Tu vas, couvata, ce que tu dis, je comprends pas. Ce que tu fais, je comprends pas. Quand tu me regardes, je comprends pas. Je suis noyé dans tout ça, c'est comme l'anglais et Tima. C'est qui va, couvata, même ça, je comprends pas. Comme un flic, tout crade, une part où j'ai Al-Qaïda. Blanc de l'abus, Sogan, a du respect chez un sistra. Ce que tu fais, je comprends pas. Ce que tu me fais, je comprends pas. C'est qui va, couvata, comme Joe et Frisa. Tu vas, couvata, tu me fais quel coup là. Ce gars, tu vas, il est de Ganja. Pourquoi t'es si sympa, moi tout si chelou. Je ne mérite pas, je suis un mec trop chibra. Te va cubata, te dice va cubata, te va cubata, te va cubata, te va cubata, te dice va cubata, te va cubata, te va cubata, te va cubata, te dice va cubata.